To no, stare próchwo! Uważam, że te poglądy, o których mówił, to on w to wierzy. To tak jak masz czajnika z tym filmem. Czy to była rewolucja polskiego YouTube'a? No nie. Na start biznesu przehejpowanie go może przynieść pozytywny skutek. Po tym trailerze to właśnie też miałem wrażenie, no, film akcji będzie się jakiś. Masz ją za taką głupią lalę z internetu, która coś tam... o normalnych pracy, a poszła na tydzień do roboty, a za chwilę to sobie pojedzie na Bali, bo się zmęczy. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejny odcinek, drugi. A tu już zaczęliśmy? No. A, to dzień dobry, witam. A <laughs> to no co oficjalnie nagle? To sami ty, swoi. Nie, bo m, m, tu coś klikłeś, myślałam, że to wyłączyłeś, a nie włączyłeś. Nie, jak na czerwono to się świeci to, a, że a, nagrywa, ja a, też okay. już tak mam w głowie. W ogóle jest ciekawe to, że jak nag... To jest dokładnie ten sam układ wszystkiego, te same kable, wiesz, tak samo ten rytuał przygotowania. Jest coś takiego, że jak nagrywam tutaj z tobą, to potem są jakieś błędy w audio się zdarzają. W sensie, że są jakiś z, no, z Hongkongu po prostu. Ale naprawdę, coś jest takiego, że ten sam zestaw, wszystko to samo, nic się nie zmienia i z nim nagrywam i jest ok, nie ma problemu z audio, my to nagrywamy i nagle dostaję informację od montażysty, że no na mikrofonie Kasi jest jakieś tam przestery, A były, ja bym nie dotykam. Czy tam jakieś błędy, nie wiem. Nie dotykam. No właśnie, tym nie, właśnie to jest śmieszne, że Gimper to co chwila tam. Wiesz, tutaj oh. sprawdza całą stabilność statywu i tak dalej, a ty nic z tym nie robisz halo, i halo. są błędy. To u niego powinny być, jak on tym kręci. Halo, halo. Niesamowite Jezu, nie. to jest. Powinno działać. No tak, e... mamy nadzieję, że będzie ok, ale gdyby nie Dobra. było, to robimy co się da, żeby było okay. Ogłoszenia parafialne. Odnosząc się do komentarzy z ostatniego zgrytu ze mną. Tak, znam Friza. Mm. Mm. O, widzowie mi przypomnieli, że poznałam się z nim na Sabotażyście, ale też ciężko... <gry> a, zapomniałaś? To, po pierwsze, że zapomniałam, a. a po drugie, no to też było takie znanie się... Wiesz, on przyjeżdżał na 2-3 godziny podczas nagrywek i to przy, wszystko było, wiesz, na kamerach, wszystko było nagrywane, więc to też ciężko powiedzieć, że się tak z kimś znasz. No ale się przecieliście. Ale się przecięliśmy, więc no. tak, macie rację, poznałam się z Frizem. To, to mój błąd. Z Wikimówkiem co prawda poznałam się prywatnie i dlatego jego zapamiętałam, a, a, a frize no, gdzieś tam wspominałam w mojej głowie, także e, sorki, znam się z Frizem. Dobra. E, coś jeszcze było. A, a, że skaczę bardzo po wątkach i bardzo odbiegam i zauważyłam. Ale to nie zarzut chyba nawet. Ale no. zauważyłam, że ja tak robię na streamach i na streamach to ma sens. Wiesz, że. Zaczynam oglądać gimpera, później jest jakiś temat u gimpera na odcinku, potem przechodzę z tego tematu do innego, do innego, do innego, mm -hmm. do innego, i za chwilę się orientuję, za półtorej godziny. Ty, a skąd ja w ogóle wyszłam do tego tematu? I się przypominam, że jestem w połowie oglądania odcinku gimpera. I to jest klasyk u mnie na streamach. I postaram się dzisiaj nie skakać, tak? Nie... No tylko, żeby cię to nie ograniczało w takiej swobodzie myślenia, bo jakby. Ale się skupię i nie piłam dzisiaj kawy specjalnie przed, bo jak ja piję kawę. Przed, mhm. y, przed nagraniami albo przed streamem, tu mam słowo toki, wszystko mówię, i wszystko tu, a tu mam myśl taką, a tu pójdę do tego, a tu mi się skojarzy z tym i opowiem jeszcze o tym. I to jest jakby. Nadpobudliwa jesteś wtedy. Dużo gadam więcej mhm. takiego. Więc dzisiaj nie piłam kawy, postaram się być spokojniejsza, skupiona i opowiadać bezpośrednio o tematach, które mam. To no jest mocne, cele na mocne dziś. postanowienie. Ja zapomniałem dzisiaj na streamie, ale podliczyli ile razy mówiłem, wiesz o co chodzi, wraz z synonimami. U mnie na Discordzie jeden gość tam usiadł i podliczył to wszystko, gość chyba, nie pamiętam po poniku, ale wnioskuję. Dobra, każda osoba z Discorda i wyszło o 13, mhm. więc dzisiaj tego nie zrobiłem, bo już tam inne tematy omawiałem, ale we wtorek zobowiązuje się, że przeleję kasę na jakąś fundację związaną tam ze zwierzakami. I pewnie tam zaokrąglę tę kwotę na poczet przyszłych powtórzeń. Wiesz o co chodzi. Wiem o, tak, o co chodzi. W związku z czym ten także się zobowiązuje, że będzie to udokumentowane wszystko i będzie legitnie. I dziękuję bardzo, że to ktoś podliczył jako całość. No bo jak z całego podcastu nawet czasówki były. Także Ta, postaram się. się nie chciało. No właśnie, a komuś się chciało, także tym bardziej doceniam, że, że, że właśnie ten można to było jakoś podliczyć. No i słyszałem teraz, że jak jechałaś, w ogóle taka dziwna sytuacja, bo no, jak ty to masz jakieś to masz, ciekawe życie. Bo tak, dzisiaj się zbieraliśmy, bo miałaś tam wizytę teściów. Przyszłych prawdopodobnych. No dobra, nawet jak się mówi, no tam. Jeszcze może nieformalnie tak, tak. ale ten. Prawdopodobnych jak zaznaczyła. No dobra, ale no wiem o co chodzi. no jeszcze nie no nieformalnie. wiesz, to nie zależy ode mnie też, nie? Ja nie, no, ja jeszcze... nie no dobra, nieformalnych, okej. Okay. Tak. No właśnie, no i dlatego tam dogrywaliśmy jeszcze tam godzinę, kiedy nagrywamy, jest zasadniczo teraz tam 19, jak nagrywamy ten odcinek w niedzielę, no i nagle tam zadzwoniłaś, jak już byłem tutaj pod domem i ten, żeby ten, i dzwonisz do mnie i nagle słyszę takie trąbienie w tym telefonie i nagle mówisz, ojej, prawie bym w ogóle nie dojechała, I co się stało? I nagle się okazało, że prawie wypadek miałaś. Tak, ja jechałam skrajnie prawym pasem na trzypasmowej yy, drodze. I gościu ze skrajnie lewego pasa, z, prze, z, był mega rozpędzony. Ja jechałam jakieś 60 na godzinę, e, on wjechał przede mnie, dał po hamulcach i skręcił w prawo na taką mniejszą poboczną uliczkę, ale tak mi zajechał drogę, że ja tak. Tak dodusiłam tego hamulca, że po prostu wszystko co miałam w samochodzie się powywracało, ja normalnie trzymam się dwoma rękami, żeby ten, samochód już mi lekkie poślizgi robi, ja tak hamuję na niej i mówię... Uff. Ale zdążyłaś jeszcze się się zatrąbić. Nie, zatrąbiłam to już później. Właśnie A, jeszcze... ja podziwiam kierowców, którzy jednocześnie z hamowaniem trąbią, bo ja się jedyna na czym mogłam skupić to na tym, żeby zahamować, żeby nie w... zrobić, bo jeszcze, wiesz co jest najlepsze? Że jakbym ja mu w dupę, to, byłby moje, to byłaby wypadek mojej. No właśnie, mojej nie, opinii. no w teorii niby tak. Nie mam a... kamerki, więc nie miałabym jak udowodnić, jak bądź wyposażony. A wiesz, nie masz kamerki. Bo to nie mój samochód i nie będę go wyposażać w dodatkowe rzeczy. A okej, okej, okej. Mi cały czas ja zawsze, jak mówię o samochodzie, to widzę, i mi kupię już tą kamerkę. Ja mówię, no właśnie, kupię, zaraz tam <laughs> po no streamie. Wiesz, to jest chur. najlepsze, że Remkowi proponowali nawet współpracę na kamerki, żeby mm. dostał. Znaczy... No właśnie, to ci mnie zabrzmiało. Kurde. To pewnie była lukratywna oferta. To była no, bardzo pe... dobra oferta. No, bo... Ale nie, no, taką na taką samochodową, a on wtedy nie miał nawet samochodu i nie miał prawa jazdy, a teraz mogę się pochwalić w jego imieniu, mm. zdał już teorię na prawo jazdy. la lala. Więc za chwilę nie będę miał czym jeździć. Bo jak a ile ma lat w ogóle? On nie mówi, ile ma lat. Nie Czemu? powiem ci. Ale co? Bo nie wie, czy co? Nie, on wie. Ja też wiem, ale ludziom w internecie nie mówi. On Aha, nawet moim okay, nie wiedziałam, że to tajemnica. No dobra, moim tak. znajomym nie mówi, ile ma lat. Okej. Okay, no. Powiem ci tak. Mi na pierwszej randce, jak się spotykaliśmy, jak ja miałam 20, chyba 3 lata wtedy, to mi na pierwszej randce powiedział, że on ma 28 lat, że skończył trzy kierunki studiów y, i że jest dziekanem obwoźnym. Aha, mhm. A ja mówię, boże, jaki inteligentny facet, nie? Wszystko to było kłamstwem, wszystko. I nie ma czegoś takiego jak dziekan obwoźny. To jak marszałek rotacyjny, tak załóżmiało, wiesz? Tak, A on mówi, że jest po prostu dziekanem w różnych tych. Mm. A ja mówię, boże, jaki tutaj inteligentny facet, nie? się okazało, że mi to ma, no ale spoko. No ale zadziałało? Zadziałało. No właśnie. No, no. To jaki jest finał? Jesteście razem, czyli co? Opłacało się. Opłacało się no, kłamać no na pierwszy raz. A wiesz, że ja na przykład przez pierwsze pół roku spotykania się z nim nie wiedziałam, ile on ma lat i jak ma na nazwisko. Dobra, wiek to jeszcze... Jestem w stanie uwierzyć na nazwisko? No, nie wiedziałam. Powodowało mi się różne. Ty jako... Aha. Losowałaś. Jako osoba chodząca z gazem przeciwko ludziom, którzy Wtedy są potencjalnie... Wtedy jeszcze nie miałam tak silnego tego... A, okej. Okay, okay. Wtedy jeszcze nie miałam tak silnej tej fobii społecznej, ale... O, zaczął mi, On mi wkręcał takie kupoty, że y, jest jakimś ruskim agentem i on nie może mi się przedstawić. Boże święty, co, co za ty? Jednego razu się wkurzyłam, mówię, albo mi pokazujesz swój dowód osobisty, albo się już nie spotykam. I zadziałało. No musiałam, sprawdziłam mm, jego dokumenty okay. dopiero i, i co, nie był myśl. tym agentem? Tego dalej nie wiemy. Aha, no tak. Może się dobrze ukrywa. Właśnie, no to teraz już mu, że tak powiem... Spaliła mu przykreśleną. No właśnie, no. lipa. No ale dobra, ale to muszę o to zapytać, bo mnie to ciekawi no. osobiście. No bo dzisiaj poznałaś jego rodziców. Znaczy nie, wiem, nie, czy nie No dobra, okej, okay, że spotkałeś się z nimi, ale mnie to ciekawi, bo jest wątek do rozmowy. No bo jeżeli on jest takim trollem w pozytywnym sensie, tak, że, że no. sobie żartuje cały czas, to jego rodzice też tacy są? I jego tata trochę, ale generalnie nie, Co ale by... czują jego pożycie humoru, bo na przykład on przychodził. Wiesz, ja coś tam gotowałam w kuchni, i on przechodzi i mówi tak. A wiecie, że Katarzyna chce sobie wytatuować twarz? I jego mama tak paszyna na ją tak. Ja na wiedzę. Aha, no tak. No. Ale nie, bo to mi ciekawiło te interakcje, no, bo no, wiele ja ci sytuacji mówię, on jak na pierwszym spotkaniu to ja mówię, z kurde. moimi rodzicami powiedział, że nie ma prawa jazdy, bo potrącił pieszego go na pasach i mu zebrali. Hmm. Na pierwszym spotkaniu z moimi rodzicami. Tak samo powiedział mojej mamie, że zrobiłam sobie tatuaż. Moja mama jest bardzo... nie jest fanką tatuaży, taką jest antyfanką. Ee, że zrobiłam sobie tatuaż, ale on nie powie, gdzie musi mnie rozebrać i zobaczyć. A po trzecie powiedział, że jestem w ciąży. O, to ostatnie ciekawe, bardzo emocjonalne. Moja mama miała takie roller koster emocji na tym spotkaniu, że ona nie wiedziała, Ach. co się dzieje, nie? No, ale... ale bardzo go polubiła. Finalnie. Czy od, od razu, razu? Od razu. Aha, czyli też no, że humor jej podpasował. Nie wiem, czy jej podpasował, ale. Zaakceptowała go. Aha, no to dobrze, nie? No wiesz, najważniejsze to się dogadać. Ale to mnie ciekawiło po prostu, bo wiele historii takich, które ty opowiadasz, w kontekście nawet humoru jest dosyć taka skrajna, więc dlatego mnie ciekawiło, jak to z tej drugiej strony wygląda, ci ludzie, którzy go wychowywali, się nim opiekowali i mają relacje z nimi. ten i mówię, kurde, to ciekawe. No ale to tak wiesz, taka trochę prywata, ale jak chciałaś powiedzieć, Czas, no to tak. Czasami, czasami on wkręca rodziców w jakieś śmieszne pomysły, ale. Później czasami ci rodzice dzwonią do mnie i weryfikują no tak. Ale no, to teraz tak mają że... łatwiej. No teraz tak. Teraz bo tak to jakby z nim gadali, no to też nie wiadomo było do końca, jak to jest. No. No to nudno nie masz. Nie. Z rynkiem zawsze jest ciekawie, dobrze się bawię. W no, takich mi. historiach to na pewno. Tak, znaczy... Bo w ogóle my mieliśmy jakiś temat na początku. Coś gadaliśmy. I się A, to teraz rozje... ty się zgubiłeś. Tak, teraz ja się zgubiłem. Bo tak znowu trochę przeskoczyliśmy, bo był jakiś taki temat i wątek, który chciałem kontynuować. Ale potem tak weszliśmy w te sprawy, tam coś o kamerkach powiedziałaś ten i to się tak jakoś rozmyło odnośnie tej A, bo tym prawie w wypadku opowiadałaś. O, i z tego wyszliśmy nagle do kamerek, w... ale... No, co zrobiła? No, no właśnie. W każdym razie nie, ma, ale to była fajna historia. Więc Przecież do niektórych, które nie są fajne, bo to co tak zabrzmiało. Tak, okay. <laughs> tak zabrzmiało. Więc, no, więc prawie miałaś wypadek, ale nie miałaś. A ja normalnie się tak czułem jak w takim filmie, że wiesz. Dzwoni telefon, i nagle taka cisza, słyszysz tylko trąbienie, i nie wiesz, co dalej, czy nie usłyszysz, tak wiesz pszsz, zderzenia jakiegoś ten. Tak. Trochę, trochę tak czasami myślałem, jak to jest w takim, bo w filmach czy tam serialach, to wiesz, tak wszystko jest trochę podkręcone. No. A kiedyś się zastanawiałem, jak to jest tak w prawdziwym życiu, że wiesz, gdzieś tam dzwonisz, ten i ktoś ma wypadek, jak wiesz, to urywa połączenie, i wie co, czy jakieś dźwięki słyszysz, czy. czy ja wiesz, zawsze jak rozmawiałem z mamą jest? przez telefon, i ona gdzieś jedzie samochodem i nagle nie wiem, straci sygnał odzwonię ja do niej 14 tysięcy razy. Od razu, wiesz, połączenie za połączeniem, bo mi się wydaje, wiesz, zawsze mam wizję w głowie, że coś się stało złego po prostu. Mm. Pesymistyczne myślenie gdzieś mnie tam łapie. Mm. to łapie. No ja tak y ogólnie to. A to zmartwiesz się, nie, że nie dojadę? I zgrzytu nie będzie i się przejąłeś, tak? Ja mówię, a kogo ja tu szybko ogarnę, bo nagle tutaj <laughs> teraz Nie żartuję. Nie, ale taka dziwna sytuacja, bo to się nie spodziewałem, bo myślałem, że dosłownie już w okolicy jesteś, albo już idziesz i nie wiem, czekasz przed wejściem, czy coś, tak się bardziej rozglądałem, to jakieś trąbienie coś i zaskoczony byłem bardziej e, tą sytuacją. Ale też tak jest, jak na przykład z, z Patrycją gadam, bo jak wyjeżdżam stąd, zwykle jadę, no to sobie tam do niej dzwonię. I, ten, I to jest taki tunel, i w tym tunelu zawsze zrywa połączenie. Znaczy w sumie czasami nie, ale w większości wypadków... Mnie nigdy tam nie zrywało połączenia. A właśnie na Wisły stradzie mówię o tunelu. Tak, ale czasami zrywa, czasami nie, nie wiem. No w każdym razie, w każdym razie był ten przypał. I, yy, no, I ona zawsze wtedy też się tak przejmowała na początku. No bo ten sam motyw nagle nie ma połączenia, a kończy, wiesz, tu, tu, nie jak jeszcze przez Messengera, to masz ten dźwięk taki, ten ale ostatecznie już tam się dogadaliśmy, że może to wystąpić, nie? Że, że jest lipa. Już jest spokojniejsza. Tak, przynajmniej to opanowaliśmy, że y, już jest git. A właśnie coś jeszcze miałem powiedzieć, że dzisiaj właśnie nie będzie zmiany kamer, no bo Patrycja sobie wyjechała na urlop. A mi nie, da, nie zaufali mi na tyle, żeby dać nie. mi aplikację i żebym się klikała, więc... Nie, nie o to chodzi. Nie, nie chodzi o zaufanie, tylko bardziej to trzeba Jasne. było to ogarnąć y, technicznie. A dzisiaj to wszystko było tak na łapu-capu trochę. łapu -capu. <laughs> słowo Na łapu-capu było. Ale to był... Łapu capu? był jakiś program, To taki. był program, wiem jaki no. z tymi takimi prankami w miejscach publicznych, e, tak? że na przykład idziesz i wpatrzysz i wchodzi gdzieś do toalety budowlanej i wchodzi jakiś bu budowlaniec, a potem wychodzi z niego pan w garniturze i ludzie mają! Wo? I robią to <laughs> te reakcje, dziwne to takie dziwne dźwięki takie, wiesz, I to, to, to było łapu capu. Pamiętam, oglądałam to. to. W nocy leciało na telewizji, fajne było. Mm. No właśnie, w każdym razie, w związku z tym, że tak trochę na ostatnią chwilę, to już nie chciałem dzisiaj się z tym kręcić aplikacją, ale jest szansa, bo nie wiem, czy wiesz, ale kolejny odcinek też razem nagrywamy. Ta? Tak? A mam kiedyś wolne w tej robocie? Nie wiem. No, widzisz, jak to wzięli mnie tu, wzięli to mnie tu z zaskoczenia i jeszcze wolnego nawet wziąć nie można. No, a jeszcze jeden odcinek nagrywamy, bo gadałem właśnie z Gimperem i coś tam mówił, że coś tam z tą lokalizacją, jest jakiś problem, czy A, z tym hotelem. A, czyli odcinek newsowy to dał radę wydać, ale z grzytu to już nie. Nie, no mówi, że gdzieś to w rogu nagrywał i mówi, że tak na szybko nagrać odcinek to jeszcze dał radę, ale mówi tak dwie godziny siedzieć i gadać, to mówi, że byłoby tam ciężko i ten, więc yy, dam plus minus, mówię, bo mi głosówki nagrywał. Więc no, więc taki tam temat jest, że, że jeszcze jeden nagramy. Miał się ucieszyć, powiedzieć, o ale fajnie. Wow, super! No, to, 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 w to tych odcinków będę nagrywać. <grym 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 <się surę> smutek. A kiedy to będzie? W środę, w tak? W środę, no. Co, znowu coś masz? Jakieś nagrania? Nie, nie wiem. przesunę sobie trening i dam radę. A czemu? A to ogólnie tak będziesz miała co środę? No ja zawsze mam treningi w środę. A to my nie nagrywaliśmy po treningach kiedyś? No nagrywaliśmy, ale też prze... okay. przestawiłam tak, żeby pasowało. Okej, okay, okej, okay. bo ja pamiętałem tylko te, że po prostu mówiłaś, o po treningu, ale nie mówiłaś, że przesuwasz wtedy. Okej, okay. mm. no dobra, no to... to nie, gig. dam radę, zrobię trening. O której byś chciał nagrywać? No której ci pasuje, no mogę się dostosować. To możemy 17.30. No dobra, no to może być 17.30, spoko, no to się dostosuj. Nie pij. Nie pij. Tylko ty, ja nie wiem, bo to... Tak ogólnie chodzi, że zwierzaki nie powinny tam pić? Czy to jest tak, że koty jakoś szczególnie jakieś choroby mogą przenosić? No, kot tym samym językiem, co piłby z mojej szklanki, to lizał sobie dupę, więc tak średnio mam ochotę. Okej, okej, okej. Nie, bo nie ja wiedziałem, bo kiedyś mi się kojarzyło. Nie, on się sam... no i... To nie. No i lipa, no. On się sam musi ułożyć, a no nie, że ty mu no mówisz. Dobra. <laughs> Siedzi na tym. No dobra, to możemy przejść do, do naszych temacików. Zacznijmy sobie od omówienia y, Twoich wyrażeń i wniosków po wywiadzie z Pasutem. Ja już też oglądałam także... To Moje wnioski to tam wiesz, co za różnica. Mi bardziej Twoje obchodzą wnioski, A, bo ty Wszystkich jesteś... obchodzą bardziej moje wnioski. Oczywiście, <laughs> że tak. No przecież wiesz, no ja to wiadomo, no, brałem udział w tym wywiadzie, tak? Razem z Gimperem go prowadziliśmy, więc to jest jedno, raz go słyszałem. Potem go jeszcze oglądałem drugi raz z dezym żeby tam sobie prześledzić całe to, jak to z zewnątrz wyglądało, plus byłem ciekaw jego reakcji na ten wywiad. Tym mm -hmm. bardziej, że sam zapowiadałem, jeszcze nagrywałem tę słynną storkę, gdzie ludzie nie mogli uwierzyć, że to ja nagrywałem i mówiłem, że no to mocny wywiad i że musiałem ochłonąć chwilę w samochodzie po tej całej rozmowie. No i tak było, o, kolejny influencer, co tam zapowiada, mega mocny projekt, a potem, wiesz, wychodzi takie nic. No ale się okazało, przynajmniej po reakcjach ludzi na Discordzie, czy to, co widziałem na streamie, jak dzisiaj tam mówili, że no nie było przehajpowane, tylko rzeczywiście no mocny odcinek, tylko pod wieloma względami mocny. I to mnie trochę zaskoczyło, jeśli chodzi o komentarze, ale żeby tam ci nie nastawiać, to jestem tak. ciekaw, jaka jest nie twoja opinia. Nie nastawiaj mnie. To ja Dobra. opowiem moje wrażenia. Po pierwsze, bardzo dobrze do tego wywiadu sprzątało mi się mieszkanie przed przyjazdem rodziców Remka. Super było. No dwie godziny zleciały mi jak zbicza strzelił. No. Także tutaj plus plusik pierwszy dla. Najważniejsza nas. informacja. Tak, Niewątpliwy plus tego wywiadu. Tak. E, tak. Drugi, drugi, moim zdaniem, plus to um, przyjemnie i ciekawie mi się słuchało perspektywy Pasuta, bo jest bardzo odmienna od mojej. E, a on to opowiadał w taki sposób um, naturalny dla siebie. Tak czułam, że jakby jest sobą i mówi tak serio, co myśli. Takie odnosiłam wrażenie, przynajmniej jakby z tego, co no, prezentował tutaj, więc dobrze, dobrze mi się tego słuchało. Czułam, że to jest takie naturalne i generalnie. Nie zmieniło to mojego światopoglądu, ale gdzieś go w jakimś stopniu poszerzyło, że mogą być takie osoby, które sądzą tak jak on. A poczułaś się urażona w którymś momencie? Tak. tak? Poczułam się urażona, a to za to minus ma pasus. O nie jezu, wy, no ale No i przypomniałem, pasus. no. Przypomniałeś mi, faktycznie. Miałam mówić w ogóle super, nie mam żadnych zastrzeżeń, ale mam zastrzeżenie. No. Zastrzeżenie mam do momentu, kiedy on powiedział, że można... laski, ile się chce i nie trzeba się zabezpieczać, bo to młode to ten... A chyba, że się takie stare, takie 25 lat. No. No. W tym miesiącu mam 26 urodziny A. i czuję się urażona. Osobiście to odebrałaś. Bardzo rozumiem. osobiście to okay. odebrałam. Okej, okay. rozumiem. No to tak, to wiele tłumaczy. I. No bo wiesz, tam było mnóstwo. Ja to. Ja to mówię. Ale mówiłem... on powiedział, że my jesteśmy stare baby. Że to takie stare próchwa. Ja no. jestem próchwem starym. No, no nie, może dla niego tak, no co? no. Jak mam 25 lat, jestem starym pruchwem. No nie, no to wiadomo, że on już tu podkręcał. I wspomnij, że trzeba testować na jakiegoś syfilisa jeszcze. No dobra, ale no też wiadomo, że on tam pieprzył głupoty specjalnie pod ten, pod kontent. To, to akurat wiadomo, że tam się śmiał nawet z tego. i w moim odbiorze. W moim mnie. No, 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 na pewno. No to wiesz, ja mam 30 i nie no, ty jestem, to w ogóle jesteś, nie jesteś nie jestem w stary. więc. obiektywnie no, stary, więc to już jakby nie no, podlega tak. dyskusji, ale no, tak. moja starość jest jeszcze, Aha, ty mam jeszcze. Mam 5 lat. No ty jeszcze walczysz po prostu. Tak. No to no, ja szanuję. Trzymam się jeszcze więcej czasu. Jestem jestem tak. młoda, proszę. Błagam. No właśnie, no. wiesz, no ja to tak jak mówiłem, pierwszy motyw, jak tempo rozmowy i, i pierwsze te wątki, jak. Gimper coś tam zarzucił i weszła ta rozmowa. Bardzo rozmota. ciężko mi było też uwierzyć, że on jest czysty. Po tym, jak on właśnie się kręcił, jak mówił. No. Był taki. Ale wiesz o co chodzi, że on. Jak, bo to też nie jest tak, że. Załóżmy, bo ludzie tak trochę mieli takie wrażenie, że on usiadł i dopiero on nagle w rolę wszedł i wiesz, się zaczęło to pajacowanie. On taki był od początku, jak przy drzwiach stał. To na chwilę się pewnie uspokoił, żeby kamerę ustawić i ostro. Ale nie, on wiesz, on jakby cały czas tu wszedł, on cały czas chodził po pokoju, tu jakąś gumę żuł, tu za chwilę wyjmował, tu rzeczy coś wyciągał z kieszeni, tu do łazienki poszedł, wiesz, on cały czas się kręcił. To nie było tak, że nagle odpalamy kamerę, a pasuj, puch, puch, wiesz, tam dobra wchodzę w rolę i zaczynamy. Tylko on był taki od wejścia, więc albo jeżeli już, to wcielił się w rolę wysiadając, nie wiem, z samochodu, ile był samochodem, no nie wiem, jakoś tu się przemieścił i już wtedy był w roli, bo ja go tak, wiesz, od początku taki był, jak ja go zobaczyłem na oczy, więc to, więc dlatego ja tak tego nie odebrałem, że on w jakąś tu super rolę wchodził, czy coś. Plus sam fakt tego, że tak naprawdę przez dwie godziny on gadał wszystko w tym samym tonie, no. wie, z różnych wątków, zahaczając i ten, to mimo, że może były tam elementy, gdzie, znaczy na pewno były, gdzie pajacował, czy trochę podkręcał, albo wiesz, taki przesadny reakcje robił, nie? tak, żeby tamten, to uważam, że te poglądy, o których mówił, to on w to wierzy. Że to tak długo było z różnych stron zahaczane, on tak długo przy tym stał i Wiele rzeczy się ze sobą zgrywało, że uważam, że on naprawdę mówił swoje poglądy. Że tutaj nie pieprzył pod publikę, tylko on takie ma podejście do życia. Też uważam, że mówił, w sensie, jako widz, no nie? Mówię, że wydaje mi się, że mówił swoje poglądy, bo wszystko to, co mówił, było ze sobą w jakiś stopniu spójne, wiesz. Że to w taki nie było takie. Na... w taki było. porąbany sposób, ale było spójne. Że jak na początku powiedział, wiesz, że lubi to, to i to, to później powiedział, że. To i to jest dla niego ok? Czyli jakby nawiązywał do tego, co mówił na początku, i jakby to się wszystko zgrywało w taką całość, hmm. taką spójną osobę, która ma po prostu specyficzne <laughs> no, jakby poglądy na różne no. tematy, nie. Nie, no dlatego mówię, jak ten początek wywiadu był, to Gibralt się jakoś to wczuł w te tempo. Nie, wiem, może to chyba był przygotowany, bo tam już wcześniej poznał w Gimbert okazji fajnu. jak się śmiał i w ogóle Ale jak siedział, dla to, to, to ja, 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 dla niego to wydaje mi się, że był jakby siedział na kabarecie, jakby no. na roście, nie? I siedzi i tam kogoś. On był hachany cały czas praktycznie. No. Ja, to, ja to nie mogłem czasami, wiesz, bo. Były takie momenty, kiedy słuchałem tego, co gada Pasut i było to dla mnie tak jakieś z innego świata, jakieś odklejone, że, wiesz, jedyną reakcją, jaka mi przychodziła do głowy, był śmiech. Jako taki, no, forma jakiegoś zareagowania na to, czego jestem świadkiem i co słyszę, nie? I co, te... było, co było dla Ciebie najbardziej takie odklejone w tym, co Pasut zapro... to wypo... zaprezentował? To trzy swoim... odklejone wypowiedzi Pasuta? No. Wiesz co? Przepraszam bardzo, tu nagrywam, no, tak, tu... <śmiech> <śmiech> to nie to, mi coś pościerać, tak? Kurde, czekaj, no, że, bo to musiałem taką tier listę zrobić, to trudne jest, bo tam cały czas padały jakieś takie, wiesz, słowa. No na pewno dla mnie było porąbane to, jak mówił, że miłość i przyjaźń istnieją i że to jest uda. To, jak mówił o tym, że młodym ludziom się wmawia, że szczęście jest ważne, a że jego zdaniem to ściema i że potem rosną, że w związku z tym, że ludzie szukają szczęścia, to są nieszczęśliwi, mhm. nie? To też było takie dla mnie... Wiesz, what the no i oczywiście całe jego podejście do związków, relacji i tego, jak opowiadał. Przepraszam, tu pracuję. <grym grym grym> dupam do ciebie. O. No i o. E, jeszcze, oczywiście, tak jak opowiadał, odnośnie, wiesz, jego podejścia do relacji, do kobiet, zakładania tego, że tam z góry cię zdradzi, oszuka. To trochę, no to wszystko jest ze sobą spójne, tak? Ale ja też czułem, że największy ten zgrzyt będę miał na tym polu relacji i podejścia do tego, jak on to spłyca, jakie jak w ogóle widzi takie interakcje międzyludzkie i, i, i sprowadza to do jakiejś, nie wiem, wymiany towarowej niemalże, nie? Gdzie musisz coś dostać w zamian, on coś daje, ale w finale jesteś sam, jesteś biznesmenem. Jak mówił o tym, że w ogóle z Czarkiem to nigdy przyjaźni nie było, tylko że to jego kolega biznesowy, to ja mówię, mać, nie? Mówię, to jest naprawdę takie mega skrajne podejście do takich relacji międzyludzkich. Natomiast też bardzo mocno czułem i w pewnym momencie go to zapytałem, że to jego podejście musi... stereotypowo, ale że prawdopodobnie wynika z tego, że musiał być bardzo skrzywdzony w życiu. Właśnie miałam mówić to samo, że, no. że to prawdopodobnie wynikało z tego, że mimo prób na przykład znalezienia miłości czy szczęścia nie, nie, nie znalazł tego jeszcze. Ale miałam takie utopijne trochę patrzenie na przyszłość, że nawet jeżeli teraz jesteś nieszczęśliwy i samotny, to zawsze jest gdzieś dla ciebie szansa i nadzieja. I może kiedyś spotka... Ale Wiedem właśnie ja uważam, że to jest czy, bardzo trudne. Czy bo kogoś, kto sprawi, że będzie szczęśliwy. Nawet wiesz dlaczego to jest bardzo trudne. Po pierwsze, dlatego, że y, no, jego, przez jego nastawienie do ludzi, to już samo w sobie. A dwa, że przez to, jakie ma nastawienie do ludzi, on się otacza też pewnymi ludźmi. I w związku z tym, w tej grupie docelowej, która wynika z jego podejścia, zakładam, że też będzie bardzo ciężko. Znaczy, to pewnie jest jakoś tam możliwe, ale generalnie będzie bardzo ciężko spotkać kogoś, kto. Go odmieni, tak? Czy kto, kto mu pokaże, że ej, stary, można się zakochać, można coś poczuć, można się nie czuć, że ktoś cię oszuka, zdradzi i tak dalej. Myślę, że to będzie bardzo ciężkie w takiej grupie. Zawsze jest tak, jeżeli miałeś już swoją pierwszą miłość, poważną pierwszą miłość i skończyła się ona złamanym sercem, to zawsze gdzieś z tyłu głowy yy, będziesz miał coś takiego, że każda kolejna też się może tak skończyć i wiesz, jaki to jest ból, i wiesz, jakie to jest cierpienie, kiedy oddałeś komuś serce na tacę, a ktoś wbił w nie nóż. Hmm. I miłość trochę polega też na tym, że właśnie mimo to, że wiesz, jak to się może skończyć i zawsze masz to podejrzenie gdzieś z tyłu głowy, chociażbyś kochał kogoś najbardziej na świecie, to zawsze możesz mi tak, on może mnie tak samo nie kochać. I miłość polega dla mnie na tym, że właśnie mimo wszystko wystawiasz znowu to serduszko na tacy i sprawiasz, sprawdzasz, czy ktoś wbije w nie nóż, czy nie. No i tak do końca życia będziesz sprawdzał. No mi się też tak wydaje, że ciężko to zrobić, tylko on właśnie tego nie chce robić, bo w ramach takiego ruchu obronnego, no nie chce właśnie tego robić, w związku Ale z czym ja zamyka te przestrzeń. Ja też mu się w jakimś stopniu nie dziwię, jeżeli to serduszko na tacy wygląda już jak po 40 przeszczepach i jest jak mięsny jeż po prostu nabita tymi nożami, no to wiesz, ciężko jest je znowu wystawić. No tak, tylko czy... No okej, okay, no to by trochę tłumaczyły jego postawę, też on tam w sumie też tak nagle wypalił z tym odnośnie tam polizmu matki. Nie wiem tam w związku z tym, jakie relacje były z ojcem i ten... Nie wiem, że no tak trochę wchodzimy w tak wiesz, prywatę, no, no, no ale ono to żeby zahaczył. Zanalizować, żeby zanalizować jakby taką, taki stan psychiczny człowieka, trzeba wejść w jego prywatne Nie, no życie. tak, znaczy no, wiem, dlatego ja tak bardziej wchodzę na podstawie tego, co sam powiedział i użył. No to no też tak jest, że jak za dzieciaka doświadczysz raczej, nie wiem, kłócących się rodziców, jakichś problemów z używkami i tak dalej i ten, no to też raczej ci to nie robi fajnego podkładu na późniejsze życie i tego, jaką masz wizję związku. Jako, wiesz, ja na przykład mam tak, że i kiedy w ogóle nie byłem przekonany, że to jest tak wyjątkowe, ale dopiero później jak się tam konfrontowałem ze światem czy z innymi ludźmi, gadałem na takie tematy, że wiesz, że to, że ja się wychowałem w takim domu, gdzie rodzice się kochali, gdzie chcieli jak najlepiej, nie było jakichś kłótni, holizmu czy czegokolwiek, że wyjeżdżałem na wakacje, że doświadczyłem jazdy na nartach i na łyżwach i gdzieś tam z tatą jeździłem i w góry i nad morze i ten. I, i, i ja wydawało mi się, że to jest takie normalne, że to jest takie standardowe, że jak ludzie się decydują na dziecko i ten, no to wychowują, zajmują się i tak dalej. No ale potem oczywiście gdzieś tam gadając z ludźmi, ze znajomymi i tak dalej, no się okazało, że, no, że akurat u mnie to było coś wyjątkowego, że tak mogłem żyć. No pozdrawiam mamę i tatę. Jesteśmy w grupie wyjątkowych rodzin jak coś. Tak? Ty też tak miałaś? Że nie miałaś żadnych jakichś takich dziwnych nie. sytuacji? No. Nas jest trójka dzieciaków. Zawsze jeździliśmy co roku na wakacje i na ferie. Dużo czasu spędzałem z mamą albo z babcią, bo one naprzemiennie pracowały. Tata pracował y, też w okolicy, więc często był w domu. Także nie mam żadnych, wydaje mi się, traumatycznych przeżyć. Jedyne moje traumatyczne przeżycia z dzieciństwa to zmuszanie do bycia Kenem. A, no no, to, oh yes. to, jest, to jest. No wreszcie, ale to, w twojej każdy skali... Każdy nie się krzyż, tak? <laughs> akurat taki. Nie, dlatego wiesz, dlatego tak o tym mówię, że Staram się wtedy trochę wczuć w ten klimat, że to, że ja mam takie podejście, by, znaczy pewnie to, że tak, w takich warunkach byłem wychowany, no też sprawia, że mam takie podejście do relacji. Że tak widzę ogólnie i, i tak to traktuję, że y, jako coś poważnego, takie wzajemne zaufanie, budowanie, że widzę w tym sens, bo to wiesz, z pasutem rozmowa była taka, a to nie możesz się sam przeżywać. Po co ci ta druga osoba? i, i Ale wiesz, z, takie tym też ja, z tym też się trochę zgodzę. Mm, Kasia jeżeli... zgadza się z Pasutem, słucham. Bo popatrz, no. to też ostatnio mówiłem na streamie i to poszło jakoś tam viralowo. Wiem viral, co powiesz, bo... ale mów. No Oglądam twoje szoty. No co, no widzę na TikToku, no wiesz jak ten tam spam jest? się, no to ostatnio też oglądałem coś, jak skrzynka się wypowiadałaś i ten. Na kiblu siedziałem, patrzę, tam coś o skrzynkach mówisz, to sobie puściłem. Dzięki, że oglądasz na Kiblu. Doceniam no to. No TikToka tam przyglądam, no. no. Nie, ale mówiłam o tym, że zanim wejdziesz w związek, musisz być jakby całością dla siebie samego, jako dla osoby. Nie możesz obarczać sobą tej drugiej osoby tak, że uzależniać swoje szczęście od, od kogoś. Że sam musisz umieć spędzać ze sobą czas, musisz mieć hobby, musisz być pełną osobą, i dopiero wtedy możesz jakby stworzyć taki szczęśliwy związek z kimś. Chyba, że poturbowani życiem, wchodzicie w związek razem ze sobą, oboje tam jacyś powykrzywiani, poschizowani i jakby leczycie się razem, to też widzę w tym szansę, ale tak generalnie, no to jak na przykład leczysz się po złamanym sercu ostatnim, byłeś w związku i na przykład się skończył niedawno i już myślisz o tym, żeby wejść w kolejny, to poczekaj chwilę, zastanów się, zrób coś ze sobą, bądź jakby całością dla siebie, bądź ty szczęśliwy sam ze sobą, umiej spędzać sam ze sobą czas, a potem szukaj osoby, która będzie Cię dodatkowo hajpować, motywować, i Ty też ją, i będziecie się razem nakręcać w tą dobrą stronę, nie? Czyli nie, nie, kup... bo to, jeżeli dobrze rozumiem, czyli nie kupujesz tej wersji, że to jest szukanie drugiej połówki jabłka. No, bo nie, to tak, nie, nie, nie kupuję tego. Bo że... to tak trochę wtedy pokazuje, że jesteś niepełny i potrzebujesz tej drugiej strony, żeby nie, być pełny. I z tym właśnie dlatego mówię, że mm. tu się zgadzam z pasutem, że jakby możesz być sam szczęśliwy. Bo możesz być sam szczęśliwy. No tak, no, y no można. Ja cenię sobie bliskość drugiej osoby. I lubię przebywać z kimś, ale też bardzo dobrze sobie radziłam sama. No to ja mniej więcej to samo powiedziałem. No bo on tak do mnie trochę uderzał, a jak byłeś sam, to coś leci, ci ja mówię, no nie, no też żyłem. No przecież to nie jest tak, że nie wiem, nagle twoje życie wtedy nie funkcjonuje czy coś. Natomiast mówię, że doceniam to, jak można przeżywać coś wspólnie. I nawet teraz, jak Patrycja jest tam na wyjeździe, tak, i, i, i ten, no to on wysyła zdjęcia, bo. Wiesz, no po co to robi? No bo mnie tam nie ma, tak? Ale ona i tak chce jakoś tam się podzielić fajną fotką, miejscem, co tam sobie zjadła, coś tam, bo dzwoniła dzisiaj i gadaliśmy czy ten. Więc ja to rozumiem, po co to jest i też dla mnie to jest istotne. A z punktu widzenia pasuta to jest tak mam wrażenie totalnie bezużyteczna rzecz na zasadzie po co to robisz? Po co? Możesz samemu przeżywać, jak masz tego radochę, to co ci obchodzi druga osoba? Tak to wygląda z jego perspektywy. I no. dla mnie to było takie trochę no mówię, no wiesz, no można tak żyć, nie? Ale mówię, czemu sobie to odbierać? W sensie czemu z tego lęku przed odrzuceniem, czy ewentualną jakąś zradą, czy cierpieniem odrzucać? No te, te korzyści z tego płynące, kiedy, kiedy możesz przeżywać życie z drugim człowiekiem. No. Bo czasami boisz się za bardzo. Że jakby ten. To, to, to tak samo jak ja mam z dentystą, boję się na wyrost. No, no bo, bo ja, no. Się, ja się boję na wyrost, wiesz. No. Ja wiem, że to nie będzie aż tak boleć, ale mój, mój strach przed tym blokuje mnie przed pójściem do dentysty. No i, I wiesz, i to jest tak samo: mogę mieć ładne, zadbane zęby z, be, z plombami w środku w miejsc, gdzie mam, powinnam je mieć, ale nie pójdę tego i będę cierpieć, będzie mnie bolał ten ząb, ale nie pójdę do, do tego dentysty, bo się boję tego bólu. No tak, ale kurde. Toż jaka piękna analogia. Tak, wspaniała. Porównanie miłości do dentysty i lęku przed dentystą. okej. Okay. No trochę tak jest. No dobra, no rozumiem porównanie. Tylko że z drugiej strony mam wrażenie, że w życiu tak zawsze jest, że się boimy jakichś rzeczy, a potem to robimy. I, i, I przecież to też nie jest tak, że jak ktoś ma inne podejście do relacji, to na przykład się nie boi. Ale no robimy, że jest. robimy to i czasami wychodzi dobrze, a czasami wychodzi źle. No tak, no ale to, no to normalne. No i co? No tak. No i co? Gówno. No bo, no co, no bo, proszę, to tak, już taka ładna dyskusja to była, no taki fajny, rozmowy psychologiczne, że jakieś padło, no. No sorki, sorki. No tak, tak górnolotnie już się zrobiło filozoficznie Ta, nie musiałam panią, no 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 Tak, musiałam obniżyć poziom, do mojego było za wysoko. No, tak już już za poważnie się zrobiło. Nie, ale wracając, no to wydaje mi się, że Pasut, ile Pasut ma lat? 37? siedem? Boże, on no jest taki stary? Mm. Może mu dodałem. Nie chciał powiedzieć, więc strzelamy, że 37. Mówmy się, że ma 37. Okej. Okay. To i tak, wydaje mi się, że ma jeszcze czas, żeby znaleźć jakąś. Ale on nie chce. Ale to, to nie o to chodzi, czy on chce, czy on nie chce. Jego to może samego znaleźć. To nie jest. Wiesz, że on ma szukać. Chociaż ludzie myślą, że oni muszą znaleźć na zasadzie, wchodzę na Tinder i lecę i szukam miłości mojego życia. Chociaż wiem, że wiele związków tak powstało, yy, no, bardzo dobrych. Wreszcie, no ale... jak słyszałem, ludzie mi to na czacie pisali, bo ja jestem sceptyczny do tego. Ale mi ludzie pisali, że poznaliśmy się na Tinderze, jesteśmy X lat razem. No i ja, ale raz, ja sam mam takie. Nie? Ja raz miałam Tindera gdzieś na początku studiów. I co? Jak N wspominasz? Nijak. Miałam to na. piłyśmy z koleżanką i co? Yes. Skąd to? Myślałem, że jakaś historia będzie, jakieś opowiesz o, nie wiem, swoich przemyśleniach na temat nie, Tindera ale, i z tego korzystałaś. Ale spotkałam o... się z jednym gościem z, yy, z tego Tindera. O, No to masz yy. jednak jakieś doświadczenie. no. Tak, bo on do mnie napisał jeszcze w ten sam wieczór, co siedzieliśmy z tą koleżanką, i ta koleżanka za mnie odpisywała. Mm. I, I mówiła, no idź z nim, no i z nim fajnie będzie. No i yy, poszłam z nim, ale powiedziałam, że chce iść w jakieś miejsce publiczne, no bo ja się. Wtedy się już trochę bałam ludzi. Mhm. Nie bardzo, ale trochę się bałam ludzi. I mówię, no dobra, pójdę z nim. I poszliśmy, i pamiętam, że chodziliśmy po plantach. To są y, w Krakowie dookoła rynku jest taki park, mhm. to się planty nazywa. E, I byliśmy na tych plantach i tam spacerowaliśmy. Zjeżdżam, gadałam, gadałam z nim i on do mnie w pewnym momencie wyskakuje z tekstem. A wiesz, że mogę być jedynym chłopakiem, który zna skrót medyczny na tabletkę, g Ach, tak. Okej. Okay. I mi podał tak. ten skrót medyczny, coś tam, coś tam. Mówię Okej. Okay. Ja. I, I potem powiedział, no i coś tam jeszcze o kaziroctwie zaczął mi gadać. ja mówię Wiesz co, dzwonią po mnie, muszę iść. I ja stwierdziłam, że to jest Tak, to jeden chyba To, 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 to o jeden most za daleko odhaczył, odhaczył kilka tematów z listy, które się nie powinno poruszyć. <laughs> tak. No. I ja miałam no. takie tam są chyba dziwni ludzie. No na pewno po części. Chociaż nie wiem, bo mi też dużo osób... Ja nigdy nie korzystałem z Tindera. Nie miałem tych doświadczeń, więc nie mam pojęcia, jak to działa. Znaczy nie, raz założyłem, ale to było na potrzeby tam... Yy, newsowe. Yy. No co? O co ci chodzi? Coś? No nic, nic. Do pracy, do pracy było. Ej, no ale tak... Patrycja, jak coś, to nie. Ej. Ja Miałem tylko do pracy to. Do ale pracy. to było do pracy, bo chodziło o to, że sprawdzałem te wiadomości, tam chyba, tak, to było przy tej aferze z leksiem, czy to są przerobione screeny, czy nie. I porównywałem wiadomości z Tindera, czy wyświetlają się w ten sposób. I to tam podbijałem ten wątek. No, jedyną osobą, która mnie zmeczowało, był Dezy, także rozumiesz, to było naprawdę na potrzeby researchu, no, bo do niego wysyłałem wiadomości, używaliśmy jakieś coś tam przez geolokalizację, żeby nas zmeczowało, coś, no, nieważne. I to sprawdzaliśmy wiadomości, wysyłając do siebie, jak wyglądają i, no, nieważne. Magabiłość. No, <todgłos> tak, przez Tindera, więc w związku z tym Yy, to był jedyny raz, jak z tego korzystałem, więc nie mam swoich doświadczeń i raczej mam takie sceptyczne nastawienie do tej aplikacji. No i też u mnie na czacie były głosy podzielone, to znaczy, tak były jednostki, które mówiły, poznaliśmy się na Tinderze, jesteśmy ze samo X lat, ale też było dużo ludzi, którzy mówili, że tam po prostu ludzie szukają partnerów na przelotach i tyle. I że to do tego się sprowadza w dużej mierze I, i tyle, i że to tak wygląda, i że tam w związku z tym każda babka szuka jakiegoś gigaczada, faceci, laski Mega 10 na 10 dupy. tak, i tyle, i że to mniej więcej. Tak wygląda. No to tak mówię, informacje z czatu, ja swoich doświadczeń nie mam w tym, e, w tym zakresie. Nie? No, ja mam więcej doświadczenia na Tinderze jako moje fake konta, bo widzowie mi czasami podsyłają, że jestem na Tinderze i ktoś po prostu bierze moje zdjęcia. Ja widziałem przelupki Lorda jako kobiety i że na niego wyrywają. No. A to chyba też gdzieś widziałam, ale nie pamiętam. Tak, jemu potem wysyłają potem na, na streamie. Przerabiają go jako kobietę i robią na niego profile, i potem gadają z tymi chłopami, co wypisują. <laughs> Można i tak. Można i tak. tak no, ale takie ale zabawy twitchowe, no. Styl, wierzę, że styl randkowania, jakby pasuta, który on gdzieś tam ma, odzwierciedla wiele osób w takim wieku 17-21. O, przypomniałaś mi złotą myśl, którą miałem właśnie na ten temat. Ale, ale tak, wróciłaś do wniosku. Ale znaczy, nie, wniosku to, w sensie do tematu. Do tematu ja jestem czego, tak. dziwnie się że rozmawiać, jak to, staram się Jak to nie się. ty y, dorzucasz jakieś poboczne wątki, tylko wracasz do głównego tematu. Powiedz szokujesz. swoją złotą myśl. Nie, bo to znaczy to nie jest super złota myśl, ale takie miałem trochę nawiązanie, że z jednej strony w wielu serialach, y, czy takich motywach z jakichś młodzieżowych filmów, czy coś jest taki styl życia, trochę jak pasuta. Imprezy, kobiety, y, wiesz, jakieś pieniądze i tak dalej. I że to wszystko się sława, tak? No. I że to wszystko jest pokazywane jako takie. Fajne życie, jako coś, do czego ludzie dążą i wow, super sprawa. Tak, jak właśnie, właśnie też mi się nie wydaje, żeby to było pokazywane jako fajne życie, wow, super sprawa, tylko jakieś życie. Pasut sam, no. sam nawet mówi, że on nie jest do końca szczęśliwy. Nie, no mówił, że jest szczęśliwy. Nie, on, on to używał, używał słowa, że jest dopasowany, bo on unikał tego słowa szczęśliwy, no a potem gadał o tym, że jak ktoś jest szczęśliwy i go pyta, czy ktoś czy jest szczęśliwy, to że on tam no, jest jakby wyzywa tę osobę, no, że tam nie pasuje takie pytanie, że uważa, że jest głupie. No ale zobacz, ale... jak miałeś na przykład serial taki Californication na przykład. I oglądałeś, nie? Okej, okay. no to tam było gościu, pisarz, Kalifornia, generalnie pije, coś tam tworzy i zalicza kolejne kobiety, jest znany i tak dalej. No i to był mega popularny serial gdzieś tam. W wielu jakichś tam takich serialach w stylu przedstawiania imprez, jak rodem tam ze Stanów, czerwone kubeczki i tak samo. Imprezy, domy z basenem i tak dalej, głośna muzyka i zabawa. Ale I Steve ludzie trochę jest, do tego dążą. Ale jest pytanie, Niektórzy. czy ci ludzie są szczęśliwi? No tam jest to chyba tak przedstawiane, że to. Znaczy, no dobra, nie zawsze, bo no nawet właśnie. w tym Californication tam było, że taki głębszy motyw był, że nie, nie do końca był. I, i mi się wydaje, że często ale... gdzieś za tym idzie, że nie wiem, pojawia się na przykład nieplanowana ciąża, albo pojawiają się jakieś konsekwencje z tego stylu życia. I to jest jakby klucz jakiegoś filmu czy serialu. No nie dałaś że... te Californication, mam wrażenie. Nie. Ale tak nawiązujesz dobrze. No tak? Ciemno, tak. No do widzisz. fabuły. Chodzi mi o to, że. No bo to jest popularny motyw, nie? No. Że, że tam się coś dzieje. No i widzisz te konsekwencje, widzisz, że ci bohaterowie mają jakieś, wiesz, problemy z tym związane, jakiś cały plot, się jest wokół tego robiony. I nie, nie zgodzę się z tym, że zawsze to jest pokazywane jako hej, jutra miałoby nie być, wuu, balujmy, nie? Bo każdy w swoim życiu ma taką fazę. Ej, jestem młody, nie mam kaca na drugi dzień. Pijmy, balujmy, jakby jutra miało nie być. Też miałam taką fazę. chodziłam się to zapytać. Chodziłam po klubach. Bawiłam się, tańczyłam, byłam w stanie wlać w siebie tyle, okay. w siebie tyle okay. wtedy, to, to z tym co mnie teraz porównuje do i to nic. Wtedy to dopiero było. No. Okay. Ale to zapytam, Ty, na przykład jak myślisz o tym z tej perspektywy, to masz wrażenie, że to trochę jakby było w twoim innym życiu? Myślę, że to jest tak odmienne od ciebie, że aż trochę to odcinasz, czy nie, nie masz takiego wrażenia? Nie to jest odmienne ode mnie, po prostu bawiłam się. Dobrze się bawiłam. Uwielbiam tańczyć, więc sobie tańczyłam, eee, nie wiem, flirtowałam sobie z gośćmi w klubach, mm. mówiąc im zawsze in, inne imię, jak mam na imię. Nig, n, nigdy nie chciałam, żeby ktoś mnie później e, wiedział, jak mam na imię, więc zawsze podawałam inne. Ale zobacz, i to jest też ciekawe, jak ludzie patrzą na przykład... Teraz tak nie mogę iść, bo już nie jestem anonimowym człowiekiem. No no, no jesteś w związku przede wszystkim, tak? A no tak. No to ta, no tak. O jezu, aż nie. mi się przypomniała ta akcja z Robsonem. Tak. O jezu, aż mi się przypomniało. O jezu. Ale mnie chodziło tak ogólnie, że nie mogę iść do klubu i się bawić, mówiąc, że mam inaczej na imię, niż mam nawet do kogokolwiek. Nie, nie mówię w kontekście flirtowania z ludźmi, tylko, tylko mówię tak ogólnie. Ja Teraz, jakbym poszła do klubów i nie wiem, narąbała się. Bo wiesz, no, ale na, bo drugi... na TikToku było. Na drugi dzień, na Każdaj drugi dzień, miałabym, miałabym filmiki jakieś wiesz, na DM, ach. o, widziałem Cię jak grzygasz w kiblu, trzymałem Ci włosy, nie? <noise> ale, ale takie mam właśnie wrażenie, że jak ludzie na przykład ja opowiadam o tym, że kiedyś zajmowałem się tam jako formie takiego dziennikarza muzyką elektroniczną, jeździłem na mnóstwo imprez, festiwali i, i całe moje życie się wokół tego kręciło, wiesz, imprezy przez całą noc i ten. Ja akurat nie imprezowałem, jak tam jeździłem, robić wywiady czy coś, nie pijem polu i tak dalej. E, natomiast też dla ludzi to jest takie, jak to ten nerd przed komputera, wiesz, ten okularnik, co tak siedzi, to on na jakieś imprezy, ta imprezę tam wiesz, na YouTube No ale widziałeś. szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie no, ciebie właśnie, na imprezie. Ale właśnie, no i właśnie widzisz, ale zobacz, jaka to jest ta potęga wizerunku. Ale ty sam mówiłeś, że jeździłeś, ale nie imprezowałeś. No bo jakby ja tam jeździłem. Więc to jest z twoim wizerunkiem. W tym sensie tak, ale no byłem... byłeś, byłeś tym takim nerdzikiem w rogu, co się trochę bujał, ale z takim zyszycikiem, i zaraz znam, nim wywiad. Tak. No tak było, no ale ważne. No ale byłem tam. nie miałem ale... wodzienia ciebie na imprezie. No dobra, nie, no tam na niektórych się bawiłem, jak mi coś tam siadło, ale zasadniczo. Jak się bawiłeś? No skakałem. Z nóżki na nóżkę nie, włosy, nie, 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 nie. No na przykład jak nam na Sunrise Festival był ten set czamiego takiego artysty, którego tam kiedyś bardzo dużo słuchałem, no to normalnie się w tłumie bawiłem, skakałem i tak dalej. Jak byłem na Antold Festival na przed to też tam bo, normalnie nie na arenie się jak bawiłem. jak skaczesz. Tak, no to dziwne. Ale ja po wow! Ale nie. Tak grali mi taki nie, soft. Nie, wyobrażam sobie ciebie w czynności podskoku. Tak grali mi taki soft, że umiem skakać. Wiesz, niesamowite, też byłem w szoku. Ale na przykład, tak jak mówię, był koncert za David Davida Getty na Antold Festival w Rumunii. No to tak samo tam wiesz, ogromny stadion, byłem w tłumie ludzi i też tam się bawiłem, skakałem i tak dalej. Więc nie, nie było tak zawsze, że jakoś super imprezowałem, ale, yy, ale no byłem na tych wszystkich rzeczach. Mam to udokumentowane też, co jest najważniejsze. Mam relacje z tych imprez, mam wywiady z tych imprez, mam zdjęcia z tych imprez i tak dalej, w związku z czym rzeczywiście to się działo. Natomiast dla ludzi jest to teraz tak odległe od tego, jaki mam w tym momencie wizerunek, jakie ja rzeczywiście żyję w tym momencie, że są tacy, nie no, niemożliwe, nie? Niemożliwe. I tak wiesz, przychodzą, że tam, o, do no, pasu takiego życia tam zazną, no, o tym wiesz i tak dalej. No, oczywiście, że ja w ten sposób jako nie żyłem, ale czy obserwowałem to dookoła na tych imprezach? No, oczywiście, że tak. Widziałem karetki, jak y, karetkami ludzi wywozili na zapleczu tych festiwali czy innych rzeczy, bo byli tak przej**ani czy zezłomowani, że nie wiedzieli, co się dzieje albo trzeba było ich ratować. No oczywiście, ja że to wszystko Ja raz też raz musiałam iść do Wiedziałem karetki tego. na koncercie, ale to dlatego, że od wysokiego typa dostałam z łokcia w głowę. Oh yes. Bo mnie nie zauważył. No <laughs> i nasz taki przyjebał. Kolega mnie musiał wynosić z tłumu, bo mnie tak zamruczyło, że ja nie wiedziałam co się dzieje, nie? No to wiesz no, No się, ale nie nigdy więcej Od tego momentu nigdy więcej, jak, jak lubiłam kluby, imprezy, ścisk, tłum i w ogóle wszystko, tak mam teraz taki przestrach do tłumu. Jak jest ściśnięty tłum, to ja się boję. Ale to od momentu tego, jak w bańkę dostałaś? Tak. Aha. Bo ja zdałam sobie sprawę, że ludzie mi mogą tam zrobić krzywdę, wiesz. To jest tak jak nauka dziecka, jak wiesz, zanim dotknie piekarnik, jak się spaży mm. to się nauczy, nie? Mm. No to ja myślałam, że jestem tam nieśmiertelna. A potem, jak dostałam od tego gościa, to dostałam sobie sprawę, Katarzyna, ci ludzie mają po dwa metry, ty metr sześćdziesiąt, szansa na to, że ktoś ci zarąbia tam przez przypadek jest, no jest. dosyć wysoka. no jest. No. No, ale widzisz. I a dlatego... tak w czoło dostałam tu, puh, z łokcia. Bo chłop skakał, wiesz, łaha, machał łapą. I on jeszcze wyskoczył, i tak z wyskoczonej ręki mi tak, puh. No, ja tam tylko No dobra, to, to nie, nie najgorsza możliwa historia, no bo gdyś powiedziała, że tam się nagłaś i coś tam wciągaś i cię trzeba było ratować, no to byłoby gorzej. A to, że w głowę dostałaś łokciem, no to. Nie, nigdy nie było. Random... Do... No i bardzo dobrze. Natomiast natomiast ja jak na przykład myślę o tych wszystkich takich sytuacjach, czy mówię też życia nastoletniego, jak tam imprezowałem i też chodziłem na melanże, jakieś, piłem alkohol i, i, i jakoś się tam bawiłem, no to dla mnie to z tej perspektywy, jak teraz mają 30 lat, to ja to jako tym myślę, to ja mam wrażenie, jakbym myślał o jakimś ...na życiu innego człowieka, jakbym jakiś film oglądał z kiedyś i se wspominał fabułę. jest takie to, ty to jesteś odcinkę. już stary i po prostu ty jak będziesz umierał, to już będziesz miał te flashbacki właśnie jakby z innych żyć, nie? <laughs> tak, nie? Ale jakby to, w, do, do w kierunku światła szedł, to tak, sobie wspominał. To będziesz się <laughs> wspominał właśnie, a kiedyś, byłem, <laughs> tak, a kiedyś byłem tak, a kiedyś byłem tak. O nie, no. brałam... bo mi będą wypominać. Oho, e, a jednak, a już tak dobrze było, no. e, Robiłam streama w Amsterdamie z testowania ziółka. I jadłam pączki nad tym, w centrum Amsterdamu. No. Zapytam się jeszcze specjalnie administracji tutaj, czy na pewno można pokazywać, ale. No to chyba wszyscy streamerzy to robią, jak tam już wyjadą. Że, powiedzieli, że jeżeli jestem w kraju, w którym jest to legalne, to że tak, że można. No to. Nie, a to dużo streamerów, jak tam jechali, czy coś, to, 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 to takie akcje robili, że streamowali tam. No, a mieliśmy całą coś. tam wycieczkę po nocy i było zamawianie gofra. Przez dwie godziny zamawialiśmy gofra o drugiej w nocy. Hmm. Boże święty. I po co ci to było? Po co ci to było? No. Wspomnienia. Content. Fijne. Jestem Content? młoda, zwiedzam, podróżuję, próbuję. To no. już wiem, czemu rozumiesz pasuta. W związku z tym, bo on też tak, no młody tam jestem, bawię się tak. No moment. pasut już nie jest młody. No nie, pasut ale, nie, to jest nie, no, stare próchwo. Sorry, ale no, z, jego, z jego statystyki to już w ogóle jakoś poza skalą, ale no. on mi się wydaje, że on w swojej głowie to. To, że jest młody, tam ludzie też w komentarzach to podbijali, że dla nich jest mega niedojrzały, że przechodzi jakiś kryzys, kryzys wieku średniego. O, i jakiś kryzys tak... wieku średniego przechodzi, to jest dobre. dobre. No, takie różne były tam rzeczy, jak ludzie go analizowali pod kątem różnych tych wypowiedzi. Ale to, co mnie zaskoczyło w komentarzach, i tego ci powiem się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się tego kompletnie. To znaczy, wiedziałem, że ten wywiad y, w jakiś sposób będzie polaryzował ludzi, to, że będzie kontrowersyjny i tak dalej, no bo wiem, jakie tam słowa padały i poglądy. Natomiast myślałem, że tam będzie albo tak, że ludzie będą trollowo, albo wręcz, bo rzeczywiście mają podobne podejście do życia, będą go propsować, lub że w większości będą go jechać za to, co on mówi i tak dalej. Natomiast nie spodziewałem się, że ludzie będą mu współczuć. I skala tego współczucia w komentarzach jest przepotężna, że tyle osób, czy topowe komentarze są takie, że smutno mi było tego słuchać, że współczuję mu, że. No bo to, to dla wyzwań, dla to byłem dla osób wyżej wrażliwych, które właśnie bardziej potrafią się wczuć w czyjąś rolę, potrafią gdzieś kogoś zanalizować, to taka historia, jaką pasu powiedział, jest lekko historią tragiczną. Bo tak jak ci mówię, jeżeli jesteś już na takim etapie, że nie wierzysz w ogóle w miłość, nie masz żadnego światełka w tunelu, to znaczy, że musiałeś... Oh, sorry, wsadziłam ci palec do ucha. <laughs> to znaczy, że musiałeś być tyle razy zraniony, że już po prostu w to nie wierzysz, że tracisz tą a ja nadzieję. To, a ja jeszcze tak mi że to jest trochę też z takiego punktu, że Mm, że on tak w... ludzi, że aż przekroczył tę pewną granicę, kiedy zaczęli mu współczuć. W sensie, że to już było tak abstrakcyjne, nawet w tej złości na to, co on gada, że aż zaczęło ci się robić go żal. Wiesz o co chodzi? Że mm. ludzie tak do tego stopnia podeszli do tego. Nie, aż wydaje tak mocno. mi się. Nie, żeby to z tego w... z tego. Nie sądzisz, że to było genezą? Ja myślę, że wiele Nie. rzeczy, które ludzie tam usłyszeli, to było tak. Szczególnie w pierwszej tej fazie, bo te pierwsze 10 minut nawet było mocne, więc takie zderzenie w ogóle z człowiekiem i jego poglądami. I że już tam takie padały słowa, że wiele osób mogły stiltować. Tylko że, wiesz, mogli zostać w tym uczuciem, ale jednak idąc dalej w ten wywiad, dalej słyszeli jego poglądy, aż w końcu nie było już tego wk***nia, tylko zostało to taki wiesz, że, że szkoda się. Czemu ci się tak wciera mnie? Nie, nie wiem. On tak ogólnie jest przyjacielski. To jest fantastyczny kociak. Wracając do y, tego, co mówisz... Y... Mi się wydaje, że po prostu jak dłużej się w to wsłuchasz, to mimo, że ktoś na przykład gra wesołą piosenkę, to słyszysz, smu słyszysz smutne nuty. Że, no, ale, że, ależ piękne porównanie. Że ktoś mówi, tak, imprezuje, jest zajebiście, ruch, kto by nie chciał tak żyć, nie? To już jesteśmy na takim etapie, że my wiemy, że w social mediach to, to nie jest tak do końca, że jeżeli masz piękny dom, piękną żonę i sportowy samochód, to nie oznacza, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. I, I wydaje mi się, że to ludzie mają na myśli w komentarzach, że oni po prostu są w stanie przejrzeć gdzieś tą taką zewnętrzną, imprezową warstwę i dotrzeć do tego, że tam może być jakiś problem, że tam, hmm. tam mogło ktoś być zraniony. Tam... No ale łatwiej by było się po prostu na niego wkurzyć. Wiesz o co, wiesz, o co chodzi? Wiesz, no, bo zaczynam jest... sobie wiesz o co chodzi. Boże, sam się na tym łapie, to o tym wiesz, myślę. Co? Tak, ale e... łatwiej by było się na niego wkurzyć, niż mu współczuć. Takie mam wrażenie. Najłatwiej to jest mieć No dobra, nie, nie e... jest najłatwiej. A to nie, to się nie zgodzę totalnie. Myślę, że... Ja tak żyję. Ja tak żyję, że ja... ja... Miej się... wyjścia będzie ci dane. E, tak to nie, ale po prostu jeżeli nie mam na coś wpływu i coś nie ma wpływu na mnie, to nie chcę... A ja myślę, że to się łatwo mówi, ale bardzo ciężko taki efekt uzyskać, bo... Ludzie są takimi emocjonalnymi zwierzakami i, i wiele rzeczy, które się dzieją w internecie, content, który sami dostarczamy jako streamerzy czy, czy jako youtuberzy i, i tak dalej, to no, bazuje na emocjach w dużej mierze i, i ludzie po to przychodzą. Że, ja to tak nawet nazywam, bardzo często to mówię, że emocje. jesteśmy uzależnieni od emocji. I że w związku z tym takie przejście nagle na zasadzie jest mi to obojętne, to uważam, że uczucie obojętności jest jednym z najtrudniejszych tak, do osiągnięcia w życiu. Ale tak prawdziwie, tak wewnętrznie obojętne, że jeżeli, wiesz, ja się mogę wkurzyć na przykład na to, że nie wiem, popek tam członkiem no. psa gdzieś tam ten, nie? Mhm. I, I mogę się na to wkurzyć, oburzyć i mogę o tym podyskutować z widzami, jak to jest chore i, i złe, ale tak będąc Takim stricte gdzieś tam na co dzień sobą, to ja nie poświęcam moich myśli na to: O Boże, ale co ten popek zrobił, albo czy ma to jakikolwiek wpływ na moje życie? Też nie, więc nie przejmuję się tym za bardzo. Tak samo jak może mi być go szkoda w momencie, kiedy jest w szpitalu psychiatrycznym i, i, i nie wiem, ktoś go tam filmuje z ukrycia. Więc może mi być go szkoda, ale tak na co dzień nie jestem człowiekiem, jest mi totalnie losowym, obojętnym człowiekiem. Więc czemu mam się tym przejmować i poświęcać moją energię? Więc ja mogę na chwilę się tym zainteresować, o tym podyskutować i wzbudzić na chwilę te emocje, ale na dłuższą metę to nie definiuje mojego dnia codziennego. Dobra, ale uważam, że wiele osób funkcjonuje w ten sposób, że skacze z tematu na temat. Że są takie, które ich przykuwają na dłużej, są takich, które ich przykuwają na krócej, ale zasadniczo jak skończy się ten jeden, to szukają kolejnego. Tak jak o dramach w internecie, że co chwila jest jakaś nowa, która przykrywa tę poprzednią, a ludzie swoją uwagę koncentrują na kolejne tematy i w ten sposób funkcjonują i że tak powiem w cudzysłowie te emocje. Może tak jest. No ja uważam, że tak jest, że cały czas dążymy do pozyskiwania takich czynnych emocji. Ja nie twierdzę, że to jest coś złego, tylko mówię, że jest taki mechanizm i są ludzie, którzy to w jakiś sposób dostarczają i Pasut też w pewnym sensie dostarczył tych emocji gadając bardzo często z mojej perspektywy odklejone rzeczy. Totalnie. Takie... Zresztą ludzie się śmiali z moich min na tym odcinku, no bo tak, były tak, to Ja tak... Nie. No ale no. Wed jakby według Twojego światopoglądu, to on wszystko co mówił, to trollował, nie? Właśnie ja często mam wrażenie, że, to, że ja taką ucieczkę stosuję. Że chcę wierzyć, że ludzie trollują, mhm. bo nie jestem w stanie przyjąć, że mogę, może to być na serio. Ale potem się kapuje, że. Nie, no, są tacy ludzie. Albo inni, inny, inne osoby mówią, nie, no, ja też mam takiego kolegę, albo taką koleżankę, albo coś tam. Albo ja taki jestem. Albo tak, albo że ja taki jestem. I masz nagle takie. O wow, to, 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 to może to jednak nie jest rol, tylko ja tak stosuję sobie taką wymówkę. No żeby... widzisz w swojej bańki informacyjnej to dla do no tak. bingo. Ale. I, i, I właśnie dlatego ludzie pytali też. Yy... Tam u mnie na Discordzie odnośnie tych wywiadów, czy, czy, czy w ogóle tam też w komentarzach podrzucali, że niektórzy przynajmniej, że o, żeby takich osób nie zapraszać, żeby takich wywiadów nie było. Ale dla mnie to też jest trochę takie. Dlaczego? Jak to argumentowali? No różne były tam argumenty odnośnie tego, no, że takie rzeczy wygaduje, że to nie powinno być publiczne, że coś tam. No, no różne, albo że to szkodliwe na przykład. Różne były takie argumenty gdzieś tam podbijane odnośnie takiej rozmowy z co, tego typu człowiekiem. jest człowieka? szkodliwe w zachowaniu Pasuta. No, na przykład to, co tam gadał o tych lekach na depresję, na przykład, że to ten. Albo, że, no wiesz, tylu, masz alkoholizm? To przestań pić. Albo, że nie ma alkoholizmu, tylko że to obrzydliwe. No, on tam gadał takie rzeczy, wiesz. Uogólnienia pełne, no to, no, to, to co do kobiet mówił. te wy, rzeczy. nie wyłapałam tego jakoś bardzo, ale jak dla mnie mówił, że idźcie, bawcie się, nie miejcie z tego powodu wyrzutu sumienia, ale przyjmijcie konsekwencje. I to jest generalnie całkiem. No nie, ale to było podszyte takimi wieloma uogólnieniami, podejściem przede wszystkim do kobiet tam z tym Szonem, co tam, że wiesz, 10 to początkująca warszawianka i tak dalej, takie teksty, co on tam rzucał, no to no, wiesz, tam, on na pewno część rzeczy rzucał pod publiczkę, żeby stiltować jakieś osoby, ale wiele z tego i tak uważam, że to są jego przekonania. W związku z czym yy, wracając do tego, no mimo wszystko, mimo tego, jakie tam treści padały i tak dalej, to dla mnie konfrontacja z takim podejściem do życia, które jest wiesz, totalnie inny, inny, inna strona tego, jak ja funkcjonuję, było też na swój sposób takie ożywiające. To znaczy, to nie jest tak, że. Ty masz chciałbym... bardziej konserwatywne poglądy w kontekście związków, chyba, nie? Nie wiem, co się konserwatywne nazywa, bo no ludzie takie mi mówią. Tradycjonalistyczne bardziej. No tak, ale też, żeby zaraz nie było, że moim zdaniem kobieta to powinna tylko w kuchni siedzieć, bo to też nie, ludzie to nie, tak nie, łączą, nie, nie. nie? No to w tym sensie mam takie, że tak, na zasadzie, wiesz, że. Że dwójka ludzi zależy na sobie. Nie kochają obrała, się. Nie, nie uprawiałbyś z loso, losową no osobą, w nie, sensie nie, one nie. night stand, o to nie, się ładnie nie, nie, ja to właśnie mam bardziej takie większe podejście do tego i nie spłycam tego tylko do jakiejś mechanicznej czynności. Nie? Intymność łączysz z uczuciami. Tak. I no. w związku z tym, dlatego jak słyszę to, co on opowiada, jest dla mnie z innego świata. I to nie jest tak, żebym chciał mieć taki wywiad co tydzień. To nie jest ten klimat. Natomiast yy, natomiast jest to w jakiś sposób dla mnie takie stymulujące, jako Nowe doświadczenie, takie wyjście ze strefy komfortu i rozmowy z ludźmi, którzy mają podobne poglądy, na przykład. I, I dlatego chciałbym, mimo wszystko, od czasu do czasu, też, żeby były takie osoby kontrowersyjne, tak, w tym sensie. I z nimi się jakoś ścierać, bo dzięki temu się właśnie nie, nie zamykasz w tej bańce, o której tu gadamy. Że se zapraszasz gości, którzy mówią to, co chcesz usłyszeć, i tylko sobie siedzisz i ono, no faktycznie. Świerdzasz się w przekonaniu, tak, że tak tylko, jest i tak ma być. Tylko nie? weźmy sobie kogoś z tej innej strony i spróbujmy, zobaczymy, jak to będzie. No zagadajmy, no mo, może będzie dobrze, może będzie źle, no ale pogadajmy, zobaczmy, jak to jest i skonfrontujmy się, czemu nie. I też taka ciekawostka, bo też może tam nie każdy to wyłapał, to pod kątem tego, jakie to emocje wzbudza taka rozmowa o relacjach, o podejściu do życia, o jakiejś sekundności, itp. To wywiad ze Stanowskim, który ma ponad 800 tysięcy wyświetleń, wygenerował jakieś 1700 komentarzy. Wywiad z Pasutem, który ma niecałe 200 tysięcy, ma 2100 komentarzy w tym momencie, jak sprawdzałem. Rozumiesz? To, no. jest, to jest skala tych emocji, jakie to wzbudza, to jest kosmos. Czy emocji, czy po prostu różnych tematów do dyskusji? Tak, ale też do tego ja stopnia... Nie też nie wiem, jakie są komentarze pod pasutem. To są komentarze, komentarze na temat, ale pasut odklejony, czy tam jest faktycznie, no moim zdaniem coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Jest mieszanka, ale z tego co ja widziałem, bo to też dynamika tego była spora. W sensie na początku byli ludzie, którzy po prostu się z czegoś tam pośmiali, z czegoś coś tam, ale jak minęło już trochę czasu, to się tak ustabilizowało bardziej na takiej zasadzie, że dużo ludzi, którzy mu współczują, mówią, że jest zagubiony, że potrzebuje pomocy i tak dalej. Potem był dał ludzi, którzy mówią, że jest otlejony głupi i tepe. I gdzieś tam chyba w znacznej, znacznej, znacznej mniejszości, ale też są takie głosy osób, które mówią, że w tym i w tym wątku ma rację, albo ogólnie popierają jego styl życia i mówią, że jest okej. Okay. Ale to już jest taka bardzo gdzieś tam mniejszość. Zdecydowana większość komentarzy pod filmem to była współczująca lub krytykująca jego zachowanie, ale już na przykład więcej, na przykład na Twitterze było osób, Yy, w skali mówię, nie mówię, że tylko, ale skala była taka, że tam go propsowali za jakieś rzeczy, że reluje albo coś tam w jakimś tematach. Rel. No bo wiesz, jak to jest, no tam na Twitterze ktoś rzuci słowo, że lewackie p, -penie", no już jest o, plus jeden, wiesz, ten, bo to jakieś tam skrajności i, i rzucisz jakimś takim hasłem i się, no, tam ludzie już się gryzą, ale z tego czasami się wypluwa taki wynik, że więcej propsów ktoś zbiera niż, niż krytyki. Więc... Ratio. Nie, to nie ratio. <noise> <noise> no. Chciałam zabłysnąć. No. No, starałaś się. Tak, myślę, że wątek z pasutem mamy przegadany i chciałabym zaproponować wymianę zdjęć z dzieciństwa o, yy, po, po pierwszym. Tak, na rozluźnienie? Tak, po pierwszym Dobra, temacie. To, to, to ja, to ja wezmę z plecaka sobie, bo nie Ja wam Dzięki temu zobaczycie, czemu mnie nazywano pulpecikiem. No, ja jako boomer. Tak, masz e, zdjęcia na papierze. Zdjęcia, zdjęcia na no ale to z albumów rodzinnych i tak dalej, no wiadomo. Ja też mam, z, ja mam zdjęcie legitymacji szkolnej, jak szłam do pierwszej klasy podstałówki. Dobra, to teraz tak, trzeba nakreślić właśnie historię. Wymiana, i czemu wymiana, to, nie gadaj czemu, tyle. czemu to zdjęcie? No ja wziąłem w sumie trzy, ale dobra. Tak, karty chowałem. No dobra, no to możemy się wymienić, bo no. ja miałem przedstawić zdjęcie, jak byłem za dzieciaka przebrany za pajaca. Tak? Tak. No. Nie że... wiem, ale chętnie jako pajac, A ty miałeś pokazać, że pulpecik, tak? No. Dobra. Proszę bardzo. No. Ty nie wyglądasz w ogóle jak ty. Co ty gadasz? No to ja jestem. Totalnie nie ty. A zejmij okulary. Ta, te same smutne oczy. Jednak ja, to ty. Takie smutne oczy? Co ty Masz bierz? takie smutne oczy. Zmęczony od pracy. A, no mhm. tak, Dzisiaj to... 6 godzin streama. Jako pajac również ciężko chorowałeś. <laughs> tak to... Myślałem, że trzeba było się przygotować tej roli. Megarzyście, no. To no taką... Wy będziecie mieć chyba wklejoną. Tak, te będą mieli zdjęcie, wklejone, żebyście, będą na środku, mieli zobaczyli. zdjęcia. No, co ci powiem? No, rzeczywiście taką okrąglejszą twarz miałaś. No No takiego no, 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 kłopoty. Ale, ale szczerze, to jest tak, że ci się twarz tak bardziej smukła zrobiła. No tak. W stosunku do tego, czy zmieniły ci się te twarzy? No tak. Zgadzasz się z tym? Tak. Czyli zgadzasz się, czyli nie miło było, że cię tak ktoś nazywał, ale zgadzasz się, że było pewne podobieństwo. Stary, jak ja pokazałam to zdjęcie na streamie kiedyś, to mnie przerobili, moją twarz wkleili na klopsy i były pulpeciki na dziś w sosie. Nie że tak mogłoby być. No. Ale wiesz, że ja w swojej wyobraźni też tak porównywałem. Wiesz, no, tak było, że przez chwilę o tym myślałem. No dobra, to ja się... Oddawaj. Tak, ja się przygotowałem, pulpecika. ale to nie jest jedyne zdjęcie, jakie przygotowałem, bo to było jedno. Ja, no jak już tam pokazuję, to pokażę inne. A, i mi z tego typu y, 16 osobowości wyszło to, co tobie... Nie, nie, to co, to co Gimperowi wyszło. Że jestem jak ten. Jak to? Bo ja byłem polskim Ilonem Maskiem, a ty? Nie pamiętasz. Nie. Ale to co Gimperowi ci wyszło, tak, jesteś to, pewna. Tak, to co Gimperowi, no Dobra. bo mi pisali na czacie, że to co Gimperowi. Okej, okay. tam coś było, że jakieś tam cechy... Dowódca, przy... Dowódca, dowódca tak, tak, że jakieś cechy przywódcze były. Ja jestem dowódcą. Tak, y tutaj wziąłem jakieś inne zdjęcie. I co, na przykład, czy na tym zdjęciu też mam smutne oczy? Twoim zdaniem? Czy to też są smutne Nie, ociek. no na tym jest szczęśliwy, szczęśliwy bombelek, no. który zobaczył, że zaraz dostanie loda y, truskawkowego na wakacjach w Niewiałożnie, Bożynie, lody Ja pier... Chciałam wymyślić jakąś miejscowość i pieska. Możesz, mi, możesz mi, nie niszczyć moich zdjęć, Ja Przepraszam, wiem, przepraszam. Ja nie grałem Minecrafta, no to także dobrze. to tak. Y, I tutaj jeszcze jedno zdjęcie, jak byłem w górach. Tutaj ewidentnie nie ma radości. Górzysty rewo nie, 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 nie jest zachwycony. Nie, nie, nie. Ja raczej jestem wodnym zwierzem, więc tutaj nie było. Tak, ale, góry to nie twoja natura. Ale Giewont i Kasprowy wierch na piechotę statą zdobyliśmy, także to też pewnie nie Nieźle. Ja się czy, czy, czymś takim nie mogę poszczycić. No, ale to, to było. Ja tak daje jako dowód, że też byłem kiedyś poza domem, byłem w górach i tak zdarzyło mi się faktycznie. I pamiętam do tej pory, jak schodziliśmy stamtąd i. Burza była, i pamiętam, jak pioruny trzaskały dookoła i wiesz, wszyscy spierdzielali, bo. No, w no, górach to niebezpieczne. No, to nie jest, to, wiesz, to nie tak, jak w domku siedzisz i tam. O, y, Ładne wow, pioruny. Wow, ale fajnie, sobie do okna podejdziesz i popatrzysz, już, o, ale się błyska, tylko ci tu. No, przed uważa, głową. nie wolno było chodzić do okna, nie, nie wolno było siedzieć przy oknie, jak pioruny są, bo oślepne. Mmm, to nie wiem, czy to prawda. Ale przez to zawsze bunkrowałam się pod kocami, żeby mnie nie dosięgły te oślepiające pioruny. Ale nie, nie wiem, czy też w tym. Nie, no chyba, mo... no nie wiem, to jest jasne, ale chyba no, nie wiem, czy to nie się... wszłasz, tak? Nie, mówiłaś, że jakby do dotykać okna, to mi piorun czasie. A jeszcze jest coś takiego. Ale jak... nie wiem, czy mnie to A ja kiedyś jeszcze słyszałem o czymś takim, bo miałem taką sytuację w domu, że yy, piorun w środku wybuchł w domu, jakby. To znaczy, to się nazywa piorun kulisty, że jakoś to się gromadzi ten ładunek i ta wszystkie kąpy w pokoju popaliło. Mojego tata w piorun walnął. W Nie? Zresztą po porażony piorunem. Jak? Dosłownie? Tak no, jak no, na, no, na filmikach no. czasami? to i... i Mieli kampera takiego, na weekend sobie pojechali w góry i jeździli sobie na rowerach i zaczęła się robić burza, więc wrócili do kampera i przypinali e, te rowery i mama mówiła, że była z drugiej strony samochodu, żeby coś tam odbezpieczyć czy coś takiego i nagle piorun wtrzasnął jakby w ten kamper, a że tata go dotykał czy gdzieś tam stał obok, to jego też trafiło i pojechał na asor. Ale w finale git. Żyje, żyje, tak. Okej. Okay. Ale miała jakieś konsekwencje? Takie zrobione? Nie? Nie? Okay. nie. Nie, bo to myślałem, już dosłownie jak na tych filmikach czasami, że ktoś sobie tam biegnie przez pole ale puf, i, i... Nie, i, i, nie. Tata i, żyje, ma się dobrze, okay. nic mu nie jest. Ma super historię do opowiadania. Ludziom, no, że go trafił nie biorą. Każdy jest piorunem, jak go nie patrzeć. No, ja akurat tam w górach na szczęście nic mnie nie strzeliło. To się udało zejść, i tak, po, że tak powiem, wszystko było ok. Ale do tej pory mam takie slajdy z tego dzieciństwa, jak. Te pioruny tak coś za blisko były. <noise> Jakoś tak coś za blisko, miałem wrażenie, że to się kręci to wszystko. No właśnie, to odhaczyliśmy akurat dobrze, bo jakbyśmy to zrobili na początku w tych okruchach, to teraz by było ciężej po tych tematach pasutowych, które. które nie, były po prostu to cięższe. było dla tych, którzy wytrwali ten pierwszy temat i wiesz, że doceniamy tych, którzy oglądają dalej. Nie? Mogliśmy w ogóle to tak. na koniec pokazać. Mm, razem. Też. A... A i też jeszcze zanim przejdziesz, szukaj się już tam tematu, mhm. e, przekazane zostało. E, ten, książka. Tak, a, książka. Książkę tak, przekazałam. Tak, yy, Rewo ma... Co, do środy nie przeczytasz raczej, nie? Eee, ja wiem, może się zmobilizuję. No to nie obiecujmy, ale spróbuję. No to spróbuj przeczytać i, i fajnie by było, jakbyśmy na następnym zgrzycie om omówili, bo wokół tej książki również są różne dramy tiktokowe. Ale no, tam był masz wypisane w tematach prostracja, że miała też jakąś... Tak, 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 bo tam dziewczyna to komentowała, ten się potem do tego odnosił, komentowała komentarz z koment A potem Kowalę ja komentowałem prostrację, no, 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 tak, że tam się to pokręciło wszystko. Tak, no każdy dobra. komentuje komentarze. Tak, to się taki ten. Łańcuszek robi. Tak, łańcuszek, taki, tak. Niekończąca się taka stonoga. No dobra. Więc bardzo chciałabym omawiać. Mnie, grzeje mnie ta książka. Przeczytałem całą mnie nosi, żeby o tym porozmawiać, dobra, ale no się to... powstrzymuję, żeby nie spalić no tematów. To, no to akurat właśnie jak. No bo jeszcze ten jeden odcinek nagrywamy teraz, to akurat będzie okazja. To spróbuję, zmobilizuję się. A nawet jak tam nie przeczytam od dechy do dechy, to. Ten. no to i tak jak większość przeczytam, to pewnie i tak będzie można pogadać, na no i ty uzupełnisz jakoś tam kontekstowo, co było jeszcze. No właśnie, ale do mówiliśmy... dechy Bo potem będą na ciebie krzyczeć na TikToku, że jak można się wypowiadać na temat książki, której się całej nie przeczytało? No wiem, jak to to powiedział. <laughs> akurat z tej dramy. <laughs> no, w każdym razie, jak już mówiliśmy o tych różnych wybuchach, piorunach i tak dalej, to może akurat w tym wypadku nie pioruny, ale wysadzenie TNT stało się głównym motywem e, filmu Czajnika. No i. Bo no, wokół... o tym już nie gadaliśmy? Yy, gadaliśmy, ale nie. O wysadzeniu tego? Nie wiem, czy gadaliśmy, bo ten film się w końcu ukazał. Czy my o tym gadaliśmy? Czy nie? O tym, że się ukazał, nie, ale o tym, że wybuchło to tak. Okej, okay, tak, gadaliśmy o tym w kontekście no. tak, że były te nagrania, więc ja tu tak, taki tak, wstęp tak. robię. Natomiast okay, okay. to jest nie wszystko, ponieważ. Dobra, spoko, spoko. Ja tylko myślałem, że po prostu. Co, że, że zapomniałeś, że o tym już gadaliśmy. Nie, tylko robię taki wstęp, bo się to rozwinęło wszystko, a teraz można ocenić. Yy... Co z tego wyszło i... Konsekwencje. Konsekwencje, jednocześnie trochę pogadać o tym, czy warto hype'ować filmy swoje, czy projekty, a jeżeli tak, to do jakiego momentu, bo trochę oczekiwania ludzi bardzo mocno tam rosną, a, a nie, nie zawsze się to uda spełnić. W związku z czym, no właśnie, więc tam Czajnik sobie wysadził TNT jako część swojego podobno genialnego, przełomowego odcinka, ale do tego zaraz przejdziemy. No i tam zainteresowała się tym policja i tak dalej. No Był cały młyn wokół tego, o którym gadaliśmy już wcześniej. No, i przed publikacją odcinka e, Czajnik zaczął wrzucać taką serię Insta Stories, która jeszcze bardziej miała nakręcić hype na ten odcinek. Nie uwierzycie, co się stanie na najnowszym odcinku? No tak, tutaj podobnie. Totalnie podał... zaskoczyliśmy polski internet. Tego jeszcze nie było. Musicie to koniecznie zobaczyć, klinik. Tak? suba już teraz i dzwoneczek, żeby tak, tego nie ale, przegapić. Ale razy z to bym to nawet dał, ponieważ to, to, to jest. Ja lubię Czajnika. To jeszcze, jeszcze właśnie nie jest z nim też sabotażysty. Lubię go bardzo jak coś. Ale... To dobrze, że zaznaczasz to. Okay. Ja nie mam żadnych relacji z Szajnikiem, więc yy, yy, po co oceniam kontent? W każdym razie, tutaj wstawił swoją reakcję na to całe TNT, no i mówi, że masa ciekawych konkurencji, widzowie, którzy wyciągnęli mi z portfela dużo kasy. Nowy rodzaj montażu animacji, jakich jeszcze na pewno nie widziałeś w Polsce. Także wow, i tak dalej. Wow. Później subiektywnie uważam, że to może być najlepszy film na polskim YouTubie. Wiem, że mówię tak co film, ale to prawda. Z filmu na film się uczę i poprawiam co mogę. Wiem, że gdyby nie Deadline, też ten byłby lepszy. I wiem, że następny też będzie lepszy, ale na ten moment to jest arcydzieło. No, no, to czytam, to nie jest nawet ten. Mega. I to jest dobre. Pod kątem montażu może wyprzedzać czasy i będzie przyjemniejszy do oglądania dopiero za rok czy dwa. Dla niektórych może być nawet za szybki, ale mi się podoba. I, później, I w sumie. Pionier! To, no, i w sumie mnie to bawić, że niektórzy twórcy mówią, że jak się dużo dzieje, to filmy są dziecinne. Ja robię filmy, na których nie musimy robić patologii, które może obejrzeć każdy, każdemu mogą się spodobać. Jest szybko, żebyś, jest tak, żebyś się nie nudził, i szczerze, nawet ciężko będzie coś przy tym zjeść, bo jak odwrócisz wzrok, to już się dzieje coś innego, czego kompletnie się nie spodziewasz. Kompletnie <laughs> się ale tego nie czaić? spodziewam. Ja to po prostu, tak wiesz, czytałem po prostu i po... Boże, tak. ale z tej zajawki, ja muszę to obejrzeć i się czuję no. ignorantem, że tego nie widziałam, takiego arcydzieła. No, wydaje mi się, że wiedzą, na, że... Yy... Wydaje mi się, że wiedzą na, na taki poziom, nigdy nie wejdą i z tego względu próbują wytworzyć narrację, że to jest bez sensu i dziecinne. To o tych a, innych bo ja twórcach. A jest głupia, a tak. nie, to inni twórcy są głupi. No i też się z tego śmiesz, więc się za, załapałaś. To Gdzie też za kilka głupia. lat wszyscy będą próbowali to osiągnąć. <grych> tak samo było z shortami. Każdy je wyśmiewał, teraz każdy nagrywa. A dla tych, którzy mówią, że mam pane ego w kosmos, to ja tak dam na miniaturkę, jak to omawiałem. Zobaczycie sami, czas weryfikuje, bo historia lubi się powtarzać. <grych> Często się to, czytałem jego słowa. Ja, jak to czytałem, to wiem, co jest. To co ja czytam w ogóle? Ale, ale spokojnie. I do wszystkich, którzy A, są się tu... Mówi. Nie, on taką, co, wiesz, wjechał taką całą litanią. I do wszystkich, którzy są tu już dzisiaj ze mną. Cies, cieszę się, bo będziecie mogli powiedzieć, że oglądaliście mnie, zanim cała reszta zorientuje się o moim istnieniu i o tym, jak dobre rzeczy robimy. I to nie jest Ego w kosmosie, to jest analizowanie rynku i wyciąganie z niego wniosków. Tak jak wspomniałem, jak nagrywałem shorty, też się wszyscy śmiali. No. Piszę wam to, bo jeżeli są tutaj mniejsi twórcy, to właśnie dostają ode mnie dużą wskazówkę, co trzeba robić, żeby się wybić w dzisiejszych czasach. Mnie nikt tego nie powiedział, ale ja nie muszę tego ukrywać. Zróbmy razem tak, że polski YouTube był najmocniejszy ze wszystkich. No, i taka była zapowiedź tego filmu. No to ja mówię, o kurde, polski Mister Beast się odpalił. Mówię, no jest grubo. Większe wyrażenie zrobiło na mnie to, że dalej mi ręce śmierdzącym czosnkiem, a marnowałam szczeraj kurczaki, niż cała ta zapowiedź. E, to jest dobre, prawda? E, no nie, naprawdę, bo teraz poczułam, że dalej kurczakiem, znaczy trzaskiem. Myślę, ale starał się, ale starał się nachajpować, mocne no, słowa. No powiem ci, wejście... tak mnie to z butów wywaliło, że aż jestem bez. No i to tak, w świątecznych skarpetkach. Nie, w piwnych. W piwnych, przepraszam, ale takie kolorki świąteczne. No. no właśnie, w każdym razie, no ja to przeczytałem i mówię, kurde, no może rzeczywiście to będzie jakiś wybitny materiał. Może rzeczywiście. To może teraz proszę, przejdźmy do puenty i opowiedz mi, oczywiście nie, no, nie widziałem. Ale poczekaj, bo, bo też tak do tego zahaczę, bo jak ja to wszystko czytałem, to miałem takie wrażenie, że on zrobi ten jeden z odcinków Bista, gdzie nie ma jednego tematu, tylko on tak właśnie wpieprza mnóstwo rzeczy, że tu wpada, tu jakiś samochód skacze przez 10 autobusów, dosłownie za 15 sekund pociąg wpada do jakiegoś ogromnego doła. Tutaj miażdży Lamborghini, a tutaj coś się pali, tu coś wybucha, a tu spada. I to wszystko dosłownie w 10 minut filmu. A na środku clown żo żongluje tak, podpalonymi kręgami. Dosłownie, dosłownie. Taki jeden wielki młyn, gdzie ja pamiętam oglądałem właśnie ten, jak ten tam pociąg wpadał gdzieś, to do takiej ogromnej dziury. To miałem coś takiego, że mówię, kurde, w Polsce to każdy by z tego zrobił oddzielny film. Z każdego tego jednego ujęcia, z tego challenge'u byłby oddzielny materiał i, i, i mielenie kontentu. A tutaj gość w 10 minut na tego no, no mnóstwo. I rzeczywiście tam siedziałem, tak TikToka oglądał. Dosłownie, tylko takiego, co się sam przewija. Wiesz, że, że po kolei wszystkie te challenge lecą i miałem takie, co to za tempo. Mówię, czy w ogóle da się jeszcze bardziej? No i słysząc te zapowiedzi Czajnika, no to mówię, oho, da uderza. Się. Tak, uderza w ten temat, bo to on tak zaznaczył, że w Polsce jeszcze nie było animacji i tego montażu. No, no wie no dobra, no to spoko. No ale ten film się ukazał, obejrzałem go dzisiaj, więc sam mam powiedzmy na świeżo. No i to jest różnica jak. Między tym amerykańskim filmem wojennym z Hollywood a tym polskim filmem wojennym, gdzie są czołgi z kartonu. I, I no coś tam wybucha, ale no tak wiesz. Emocji tak za dużo pod tą warstwą wizualną przynajmniej nie ma. No i tak samo było tutaj. No rozczarowałeś się bardzo. I tak i nie, bo z jednej strony nie jestem targetem takiego kontentu, więc nie byłem jakoś super napalony, że to była najważniejsza rzecz w moim życiu do obejrzenia. Ale z drugiej strony po tych zapowiedziach i, i, i takim całym hypie, który to budował, to mówię: No, może rzeczywiście to będzie coś takiego, że nawet jak nie jestem targetem, to przeżyję to i powiem: No, kurde, nie ściemniał. A... Rewo, bo ty po prostu jesteś hejterem i ty, nie, dopiero, nie, nie. ty nie. dopiero docenisz za rok. No tak, no w jego scenariuszu to się nie da. Tak, to, to się nie da, że to jest zły materiał powiedzieć, no bo jak. To wiesz, bo to jak, jak nie doceniasz, to znaczy, że jesteś za głupi, żeby to teraz zrozumieć i zrozumiesz to dopiero. No za No to są jak teorie szalonego reportera. Jak się wydarzy, to znaczy, że miał rację. Jak się nie wydarzy, to się nie wydarzyło, bo o tym powiedział. Genialne. No nie da się pomylić w takim wypadku. No. Tak samo tutaj. Jak ci się nie podoba, to znaczy, że spróbuj za rok albo dwa i może ci się spodoba. Jak nie, to jeszcze poczekaj, bo widać, potrzebujesz czasu. Twoje, twój. Poczucie artyzmu i jakby tego, co cię otacza, całej świadomości musi dojrzeć w tobie. Zim Może. Zobaczyć Natomiast oglądając ten materiał na tym etapie życia jako trzydziestolatek, yy, oglądając to, no to miałem takie tak, rzeczywiście początek, yy, przedstawienie jakiegoś tego wybuchu całego. I to mnie zdziwiło, bo był tam taki motyw, że on naciskał przycisk, taka animacja całego naciskania i co dziwne, on w intro pokazał już ten wybuch. Gdzie normalnie, wiesz jak robisz, że się zbliża do naciśnięcia, ucinasz scenę, no bo chcesz utrzymać mm. uwagę widza, kiedy będzie ten wybuch. A on już na początku pokazał ten wybuch, który w sumie później i tak był wielkim finałem tego odcinka, bo trochę dla mnie już dziwne w montażu. Ale no dobra, może chciał utrzymać może, uwagę. Nie, nie, bo może to buduje wrażenie, że w tym odcinku będzie coś jeszcze grubszego niż ten wybuch, który jest w samym intro. Niby tak, ale i tak to było finalnym konkurencją, no która miała być zwieńczeniem. No koniec, właśnie, to było dziwne. Rozczarowanie na koniec, ale już całość odcinka obejrzysz. Niby tak, ale no właśnie trochę, bo tak pomyślałem po tych zapowiedziach, że może tam to był na przykład mniejszy wybuch testowy i wiesz, trochę leci, żeby mnie tam złapać. No ale nie, to się okazał ten wybuch. Tam było oczywiście jakoś więcej ujęć tego, a nie jedno, ale mimo wszystko tak to, było, to był ten wybuch. Idąc dalej. A e... powiedz, mi, powiedz mi jedno. Jaka jest za tym logika oprócz powiedzenia... Wysadziłem największe TFT. TFT? TNT. TNT, no. TNT w lesie. I jakby. Ja ci powiem tak. Kminiłem nad tym, jak yy, wracałem z tego zgrytu, co o tym gadaliśmy. Ja miałem takie coś, że jak zaczynasz rozkminiać różne formy rozrywki pod kątem sensu, to wiele z liści się okaże taka XD. Oczywiście jedne mniej, jedne bardziej, ale wiele ale wiele elementów rozrywki, jak tak zaczniesz przekminiać, czy to ma sens, to będzie na koniec, że. Oczywiście to nie ma sensu, ale, ale jest Wiec, pan Mi tam brakuje takiej logice, jakby brakuje mi czegoś takiego jak, nie wiem, założyłem się z kim że tego nie zrobię. Wiesz, jakiś element, ktoś podważył mnie, więc dlatego to robię. Jakiejś motywacji co do tego. Bo nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie siadam ja osobiście, mówię za siebie, e, że siadam i mówię, wysadziłabym coś. Ej, idę coś wysadzić. Nie... Gdzieś mi się ten proces myślowy w głowie. No po dobra, a jaki masz sens, jak na przykład Mister Beast, yy, wielką lokomotywę, która jedzie po torach i wpada do ogromnego doła? No i jaki masz sens za tym? No, Zrobię coś takiego? No. No, nie jestem targetem. No, ja, Mister no, no, Bista, a... oglądałam jedynie tą część charytatywną, przyznając szczerze, nie oglądam jego tych dziwnych. No dobra, ale to, to miał... albo. Zgniata... Jechaliśmy samochodami za miliony złotych. Znaczy albo Zgniata Lamborghini i na, na tam wielkiej prasie, albo wysadza dom, który jest budową. Znaczy jakiś taki prawdziwy dom, ale tam postawiony na potrzeby ten konstrukcje. Nie, ja oglądałam, jak budował studnie, oglądałam operację. No bo to oczu. jest też ta część jego, ale też ale ten właściwie. Ja tą część lubię oglądać i to mi się pokazuje i to lubię. Mm -hmm. A je, wybuchamy auta, albo. Na tym się budujemy, wydaje że Fabryka taka... czekolady nie jest, tam Mi nie. się wydaje, że to jest taka trochę. Jakby to powiedzieć? Yy, takie trochę ściągnięte jak z filmów, że masz wypadki, wybuchy M i Mr. ludzie Starbizm to ma bardzo dywersyfikowany te, te filmy, które on robi, nie? On, tu ma coś dla młodszej widowni, wybuchy, akcje i w ogóle tu ma jakieś gierki, reakcje. Tu ma jakieś charytatywne działania i ten, więc on do różnych grup społecznych i do różnych grup wiekowych trafia przede wszystkim. No on chyba też ma taki pomysł, że czasami robi to, wrzuci tę lokomotywę do doła, ale za chwilę wrzuci pieniądze na studnie na przykład. Nie? Czyli że jeden film sponsoruje jakieś na przykład jego działania. Bo dla, jak, no jak tak, znalazł tak. dom tam chyba dla ile stópców było, czyli tam też tak, była taka to też seria. Oglądałam. No właśnie, więc to trochę chyba jest też tak, że on ma taki koncept, że robi tą rozrywkę, która jest trochę bezsensowna. No tak na logikę jest bezsensowna, ale ona potem sponsoruje jakieś sensowne działania między innymi. Te sensowne działania też się same sponsorują, bo kiedy no i dobrze, to, to, no i, git, to tak. i niech to się nakręca. Ale jak najbardziej. Jakby chodzi mi o to tylko, że jak na przykład Mr. Beast ma cztery, na przykład odnogi tego, co robi, no to ja jestem targetem jednej max dwóch tych odnóg, a jeżeli chodzi o te bezsensowne, takie rozrywkowe filmiki, to one nie mają dla mnie sensu, wszystkie. Są dla mnie nielogiczne. Są dla mnie zbędne. A to nie jest trochę takie, nie, Czego? dopaminy? Że oglądasz to, ale bo ja właśnie nie, dużo ja się dzieje, bo wybucha, potrzeby. bo lata. Ja nie odczułam tej potrzeby, że ja miałam tą dopaminę. No i właśnie Pasut miał rację, jesteś już stara. Bo wydaje mi się, że młodzi ludzie teraz tak funkcjonują. No, Pają młodych, przez tego TikToka. że jara... tego złego TikToka. Dopaminę, tylko chcą więcej, szybciej. No, a szybciej. tą książkę, to dopiero zobaczysz, <laughs> co no. jest na TikTok. No. E, ale nie wiem, nie znam ludzi, nawet młodych ludzi, bo znam też ludzi, młodych, no, no widzisz? bo Mówiłem, to się zaczyna. Poczekaj, jeszcze masz 5 lat, żeby się ale wtedy Ale do tego, że mam brata młodszego i no. ma kolegów i czasami mm. z, tam z, z nas się młodych ludzi, to młodych ludzi. To się tam zaczyna. Młodych ludzi. Się zaczyna. Yy, więc tak. Oni, nie wierzą w to, żeby ich też... Mam u was dobre zdanie, chłopaki, nie spierdzielcie tego. Nie wierzę, żeby oni siadali i mówili, ło, ale mega odcinek, wysadził największe TFT w lesie. TNT. TFT. TNT powiedziała. TNT powiedziałeś. Znowu? No. Muszę się zagrać. No chyba tak. Ale to skąd się biorą te wyświetlenia? Skoro tak, to kto to ogląda? Jak Właśnie nie, te... nie wiem. Nie wiem, kto widzi w tym A nie, nie masz wrażenia, że jesteś w bańce? No bo skąd są te wyświetlenia? Umówmy Moja się. bańka informacyjna. No. Ale ktoś to, ktoś to ogląda, bo nawet jak. Nie znam Zane... tych ludzi, nie widzę ich. Nie, dla mnie są nierealnie. nie istnieją. No a ludzi, którzy oglądają, dobra, to jest trochę inny content, ale tacy ludzie, co oglądają na przykład ekipę i przecież też tam miliony wyświetleń, a oni się ganiają czy w chowanego bawią. No dla mnie to jest XD, ale. Takich też nie znam. No, to a, oni też nie istnieją. A ja też patrzę potem na wyświetlenia i mówię, no ktoś to ogląda i to w całkiem dużej skali, że to oglądam, no bo generuje to takie liczby. Albo tak jak Gen Z. Pójdę sobie na Facebook. Ktoś odpowie na pytanie, y, wpada do basenu. I trzecia ekipa to robi i za każdym razem to ma, nie wiem, milion wyświetleń. No. Też nie znam, to nie istnieją. Jak ich nie widzę i niech mogę ich dotknąć. Ja jestem to i, ten. to idź na ten festiwal jak ekipy. Niewierny którym... Tomasz? Niewierny Tomasz? Tak. No, można tak jak powiedzieć. Niewierny Tomasz, twych nie szukam, ran, Było coś takiego. E, mam na nazwisko Pacia, jak zobowiązuje. nie? Mh. Więc tak, ja, ja będąc niewiernym Tomaszem, dopóki nie zobaczę tych ludzi, to nie uwierzę. Pójdę więc zatem na festiwal ekipy, żeby pójść i zobaczyć, że są tacy ludzie. Weźcie takie słuchawki na uszne, duże. A i wiesz, pomyślałam też o tym, że może tam być za głośno i mogę żyć ja. Pisk, jak mój syn tam będzie. Są takie że... dla bobasów, te takie wygłuszające. Tak, tak, tak. tak. No. Było to szczególnie, że tam zaraz pod cenami, nie, cenami biletów? Nie, pod pierwszą linijką opisu, z tam akapitem całym, było zaraz o zgoda od jakiego wieku i że tam na opiekuna i tak dalej. Więc chyba wiedzą, jaki jest target teraz. To była jedna z ważniejszych informacji w tym opisie imprezy. I chyba tam było, że od 12 roku życia można wejść. Także... Łapie się. <głos》>, tak. No ale Opa. wracając właśnie do tego czajnika... no bo znowu przeskoczyłaś z tematem. W każdym, razie, w każdym razie, wracając do czajnika, to no no, to właśnie on tak hypował cały ten, bo już nie pamiętam, na jakim motywie skończyliśmy. W każdym razie rzeczywiście było tak, że I, i skończyliśmy tym, że był ten początek i wybuchów sens? i tak dalej. Potem był motyw z tym, że jego kolega był zamknięty w takim szklanym tym i tam... I jego wysadzili? Nie. Jezus Maria. Nie, nie? to nawet... Nie... Tam, czemu o tym nie, nie to nie, Nie, to nawet nie próbowali w jakąś animację się bawić. Natomiast z jakiegoś powodu on miał tam wytrzymać jak najdłużej, a w tym szklanym pudełku, w którym wystawała tylko jego głowa, był wąż, który mu się owijał wokół głowy i tak dalej. A z zewnątrz stała dziewczyna i za każdą minutę, którą on wytrzyma z tym wężem, ona dostawała więcej kasy. I nie wiem, co jego miał łączyć z tą dziewczyną i po co to było i dlaczego miał się starać, ale rzeczywiście tam wytrzymał A ileś co czasu. Co łączyło z tym TNT? Nic, bo to były challenge po kolei. To było takie bister-bista, że to nie, to nie jest tak, że to jest tam jedna wielka fabuła. Tylko były taki zbitek właśnie okay. różnych rzeczy, które się miały okay. wydarzyć. Myślałam, że on to musiał zrobić, ale do czasu aż TNT wybuchł. Nie, nie, nie. Tam nie, tam nie ma powiązań. Tak jak się będę mówił, to okay, nie liczno, Tam nie ma w ogóle wątków połączonych. Jedyne co to, że tam są losowi ludzie, którzy wygrywają kasę. To jest jeden wspólny element, ale te rzeczy między sobą to whatever. No i to, i to jeszcze było tak na szybko zmontowane. I mówię, okej, okay, okej, okay, czyli ten klimat. I nagle weszło ujęcie, jak gościu na takim złomowisku ustawiał samochody jeden na drugim. Mhm. I że tam ile ich ustawi, to za każde tam kasa. I to było tak przedłużona scena, która tak totalnie zabiła ten mocny początek. Tę dynamikę. Tak, dynamikę, jak on to ustawiał, że miałem takie. O kurwa. nie kiedy to się skończy? No, mówię, no gratuluję. Fajnie, że to ustawia. Ale przedłużało strasznie. Mega tam zabiło ten cały vibe tego odcinka i początku. Pomijając już, że Czajnik nie krzyczał, tak jak MrBeast, że tam wiesz, jak MrBeast zaczyna się ten film, jak ma ten rozrywkowe, to tam się zaczyna od takiego wejścia, że tak krzyczy dosłownie w tym odcinku. A Czajnik tak raczej na spokojnie, więc to też trochę nie czułem tego klimatu. No ale to już takie tam pomniejsze uwagi. W każdym razie potem był, nie pamiętam wszystkich challenge'y, ale był też jakiś challenge, że z helikoptera dziewczyna zrzucała takie rzutki, a na dole była taka tablica i w zależności, gdzie to się wbije, to ona tyle kasy wygrywa. I to było takie XD. Był też jakiś challenge, w którym ciągnęli za sobą garbusa i mogli zbierać worki z pieniędzmi na trasie. To też takie było trochę XD, bo mało emocji w tym było. Był motyw tak, że było fajne, że Czajnik wynajął jakieś całe więzienie, takie opuszczone, i że gościu tam był zamknięty, i musiał w ciągu dwóch minut wybiec z tego więzienia i wbiec tam do jakiegoś pokoju, czy tam takiego obszaru zamkniętego, gdzie jak dobiegnie, to ma kasę. No i tam jakieś miał, miał po drodze utrudnienia, plus niby goniła go policja. No To nawet było spoko. Na tle tego odcinka nawet była duża dynamika i nawet to spoko zmontowali. Natomiast y, był też motyw, że dwie dziewczyny były zamknięte w takich y, celach, można powiedzieć, i musiały się wydostać, korzystając z różnych narzędzi, czyli rozpieprzyć ścianę. I tam wiesz, była jakaś warstwa drewniana, jakaś tam syropiana jeszcze czegoś tam i ten, i na końcu jakaś blacha, czy coś tam, i musiały się z tego wydostać. No i celem tego, żeby się wydostać, była, było tajemnicze złote, takie ogromne pudło. Takie ogromne. Na no, ja jej on wiek, one też takie zmotywowane, no bo tu nie wiem, no, sztabki złota będą, nie, no, nie, w sensie, kto wie, co tam będzie. No i one z tym walczyły, wydostawały się, mnóstwo im to tam sił zabrało i wiesz, co tam było? Całe te ogromne, takie, taka cała konstrukcja tego złota i tak dalej, ze znakiem zapytania otworzyła się i cała była wypełniona lodami czajnika. One tak stanęły i. Wow! Super. Wiesz, one tam myślały, nie wiem, chyba jakieś, mówię, sztabki yeah. złota. A tam się wysypały lody i macie zapas lodów na cały rok. Ja mówię, O. Oh, wow. No i, i takie miałaś, o, oh, super, bo to było we współpracy z tą firmą, co mu tam produkuje te lody, nie? Nie Koral, tylko. A Hortex. Hortex. No. Ale wiesz, no i a, i a jak już to było, i takie było trochę, że takie XD, no bo czekasz na ten wielki finał, tam one się wydostają. I na koniec te lody wypadają, i tak, a, super. No to, a no i mam dla ciebie jeszcze, nie wiem, 5000 złotych i da. Wow. No ale wiesz o co chodzi. Tak. Takie kurde, odpalasz to i masz takie, aha. No tak. No i potem był też motyw z tym TNT na koniec, gdzie to wysadzał. I jeżeli chodzi ci o poziom napięcia, to było tak, że były trzy takie um, dźwignie, żeby odpalić to. No i było tam 10 tysięcy że jak dziewczyna nie trafi od razu, no to 5 tysięcy spada, więc albo może wygrać 0, albo na przykład 5, albo 10, od razu trafi na właściwą tą dźwignię. No i trafiła za drugim razem, wygrała 5 koła, no i tam wybuchło, no i, i koniec. No i na koniec była reklama konkursu jakiegoś tam czajnika i tyle. I to był ten cały tak mega zajebiście hajpowany odcinek, który wyprzedza swoje czasy, jest arcydziełem eee, i rozpierdziela Czuję, polski że jestem internet. jestem za głupia, żeby docenić artyzm tych no znaczy to Znaczy powiem ci tak. On uderza w takie porównanie, że no bo jemu chodziło w kontekście polskiego YouTube'a. Ale jak oglądałaś chociaż jeden taki filmi serbista? To masz takie no że takie bieda edition, no. No ale wy, no sorry, ale no tak to wygląda, że takie wannabe. i widzisz, że to nie jest ten klimat. I gdyby może też, gdyby to było tak, że on by tego tak nie hype'ował, i to jest właśnie wątek, o którym chciałem pogadać, to może mój odbiór tego filmu też był, byłby inny. Taki na zasadzie... Nie no, po twoim no, opisie to ja, sumie... się z, ja, ja się spodziewałam, że on zburzy chiński mur i go zbuduje na nowo. 24 no, 4 godziny. No, ale to tak trochę brzmiało, bo nie wiem, swoją no. piramidę postawi. Coś takiego. A tak... I gdyby on tego tak nie hype'ował, ludzie by mi powiedzieli, ty ja widziałeś ten nowy odcinek Czajnika, tam dużo się dzieje. To on tak odpalił i powiedział, no spoko. Czyli Ale... jak zapowiedź może zniszczyć odbiór ostatecznego dzieła? No, ja, ja się ostatnio to, też to bawiłem, mówiąc o tym wywiadzie z Pasutem i dużo ludzi do mnie, no zobacz, tam nawet pierwsze komentarze, co były pod tym odcinkiem, no zobaczymy, czy rewo tam nie przehajpował albo czy tam rewo gadał prawdę. No ja akurat, no, no, no nie przehajpowałem, bo emocje rzeczywiście były i mówiłem, że to mieli głowę ten wywiad, więc akurat nie przesadziłem. Ja też rzadko z tego korzystam, raczej jak zaczynam projekty... To nie robię tak, że o, zobaczycie tam YouTube'a, ale będzie i w ogóle, tylko po prostu to robię i jak ma to się zadziać, to się zadzieje, a jak nie, to znaczy, że nie, ale nie bawię się w te hype'owanie. Ktoś też się z tym mierzył przed kanałem Zero, mm -hmm. czyli hype'owanie i czy nie przehype'ował. Bardenka się z tym mierzył przed Pandorą, czy hype'ował i czy nie No i przed Gołdzami, bo z gołcami też hajpowali tam. I przed gołcami też. Ja, personalnie... Nigdy tego nie mam, ponieważ nic nigdy nie hypuję. Mówię, to będzie zwykły, nudny stream. Nic nie zrobię ciekawego. nie a Mam jest planu lepsza... i nie no mam. Was, a jest, uważasz, robisz to, bo się boisz? Czy uważasz, że to jest. Nie, bo szczerze nie mam nic przygotowanego i nie wiem, co się wydarzy. Więc... No a gdybyś miała taki projekt że rzeczywiście. No tak, jak jesteś teraz współwłaścicielką tak, mm? tego projektu, no to. Też to byś... nie, nie wychodziłam z założenia. Ło, zobaczcie, zrewolucjonizuję polski influencer marketing. Mimo, że jest takie założenie, że to ma być rewolucyjne. Pod jakimiś różnymi względami. Nie? Więc ja nie wychodziłam z takiego, jak mówiłam: ej, tworzę coś, bo w coś wierzę i chciałabym coś zmienić, więc y, poświęcam mój czas i moje najlepsze lata życia i kariery internetowej na to, żeby zbudować firmę, która może w przyszłości pomoże młodym twórcom y, wejść w ten świat łagodniej, nie? Mhm. I po prostu mówię szczerze, nie zastanawiam się nad tym, jaki będzie na tym, tym odbiór. Nie zastanawiam się, czy ja to przehajpuję, czy nie dochajpuję. Nie zastanawiam się nad takimi rzeczami, tylko mówię to, co myślę. No okej, okay, ale gdybyś miała jakąś taką wybrać, strategię marketingową, mm -hmm. pomiędzy, oprócz tej opcji, którą wybierasz, no bo ja też tak wybieram, ale gdybyś miała tą pomiędzy hajpowaniem, a brakiem hajpowania, to prędzej co byś wybrała? Wiesz co, przy premierze nawet samego mojego projektu Rada Nadzorczy często mi wspominała, że premiera ma się tylko raz. I że trzeba zrobić duży szum. I że trzeba jakby no, po, poruszyć niebo i ziemię, żeby każdy się o tym dowiedział. I nieważne, czy dobry, czy zły PR, że musi być głośno. No i ja mam takie, że czuję, że z biznesowego punktu widzenia. Najlepsze jest właśnie, jeżeli gadają o tobie nieważne jak, nawet jeżeli duża część osób się rozczaruje, nie wiem, wypuszczasz jakiś produkt i mówisz, że to jest najlepszy produkt na świecie, że to jest, jest rewolucja, nie było jeszcze czegoś takiego, musicie spróbować, Boże, poświęciłam na to dwa lata życia. No jak tego nie spróbujesz, to żyć debilnie? nie? Mhm. I mówisz, jakie to jest to, że po tym jak zjesz, to normalnie kubki smakowe ci eksplodują. Będziesz jak w innym świecie. No i co? I spowodujesz tym, że bardzo dużo osób, bardzo dużo, pół osób Kupi to z samego powodu, żeby to skrytykować, bo wiedzą, że przesadziłeś. A nie sądzisz, że to jest trochę taki hazardzik na zasadzie, że możesz na tym dużo ugrać, bo jak nakręcisz ten hype, to rzeczywiście zbierasz to zainteresowanie ludzi, pierwszą bazę osób, które są tym zainteresowane, ale ryzyko polega na tym, że rzeczywiście musisz to tak dowieść, jak to reklamujesz? Że to jest trochę taki hazard, bo do końca nigdy nie wiesz, czy to tak będzie, mimo tak, swoich wielkich pamiętaj, przekonań. Też, jakby nie jest to moje zdanie, w sensie, wiesz, ja bym tak nie zrobiła i tak nie zrobiłam, więc ciężko mi trochę to bronić. Ten, yy, te, ten statement, ale uważam, że jest w tym jakaś metoda, że na start biznesu, bądź na start jakiegoś produktu, przehajpowanie go może przynieść pozytywny skutek. No bo ale... gdy na przykład coś byś chciał, te lody tam na przykład. No powiedzmy, że wypuszczam swoje lody, to starałabym się starałabym się z biznesowego punktu widzenia je przehajpować. No dobra, a jak na przykład reklamowałaś yy, tego za swojego, to hajpowałaś czy nie? Mówiłaś, no. że najlepszy smak GBS-a, jak nie kupisz, to jesteś. Nie, To, mówiłam, głupi że to jest jesteś. smak, który zrobiłam we współpracy z GBS-em. Ja testowałam te smaki i zmieniałam tam co nieco. jakby to jest efekt jakiejś pracy, i to jest Marcin, mój ale, wybór. Dobra, prawda? ale hypowałaś to czy nie, jak była premiera? I to wchodziło do sprzedaży. Mówiłam, jej, mam swoją kawę. Zawsze chciałam mieć swoją kawę. To jest hype'owanie, przehype'owanie? No tego? nie, no bardziej myślałem, że właśnie tak coś mówiłaś, że najlepszy smak, wszystkie inne to gówno. Nie, mówiłam, że to jest mój ulubiony <laughs> smak, no bo to, nie, jest, no tak to był smak karmelowy. Mm -hmm. Więc ja uwielbiam wszystko, co jest karmelowe. No okej. Okay. I, i Czyli nie przyjęłaś tej taktyki, mimo że miałaś jakiś swój produkt wtedy? No. Okej, okay. okej. Okay. Nie, no tak pytam, bo mi się wydaje, że z biznesowego punktu widzenia, jak masz jakiś swój produkt, jak na przykład te lody, to przehype'ując to, no przynajmniej masz tą pierwszą sprzedaż. No. A w momencie, w którym... Tego nie hajpujesz, no to nikt po to nie sięgnie i nawet ale nie to będzie Ale można się wtedy przyjemnie zaskoczyć jako konsument, a nie to, no, rozczarować. Na na no dobra, ale to też wtedy trochę jest tak, że liczysz na ten organiczny rozrost, że ludzie sobie będą polecać, że będą, powiedzą, no jadłem te lody XYZ. Bardziej i pszczera, uczciwa to według nie... mnie, ale wolniejsza droga rozwoju. No, a czemu uczciwsza, jeżeli rzeczywiście ten produkt nie jest zły? No jak przehajpowujesz, to znaczy, że podkoloryzowujesz rzeczywistość i że nie jest tak, jak to jest naprawdę. Okej, okay, znaczy... Mm... Tutaj jak masz Czajnika z tym filmem, czy to była rewolucja polskiego YouTube'a? No nie. Czy to było ma masterpiece, dzieło w ogóle no czasów? No no i Czajnik nie. jest jakimś nadartystą, a my zwykli ludzie... Jego zdaniem tutaj... tak, ale moim zdaniem ale nie. Ale twoim zdaniem, no, nie. no właśnie. Więc się niemiło rozczarowałeś, a Czajnik według ciebie wprowadził cię w błąd, bo nie dowiózł ci tego, czego ty oczekiwałeś. No w tym sensie tak. No więc, gdyby czajnik powiedział, ej, zrobiłem moim zdaniem super film, idźcie obejrzeć, będzie mi bardzo miło. I ty byś poszedł obejrzeć to i ej, spoko film, twój odbiór. On miał wpływ na twój odbiór tym, że cię gdzieś tam miałeś poczucie bycia oszukanym. No, w tym sensie tak, tylko akurat u mnie to nam nic nie kosztowało pod czasu, ale to i tak z tego mam kontent, więc dla tak, mnie tak robiło. Ale to jakby still, jeżeli jesteś szarym kowalskim i nie wiem, dostajesz reklamę samochodu, że to jest tak zajebisty samochód, że normalnie jakby sam jeździł. Ale wsiadasz do niego i to jest zwykły pasat, bardzo fajny pasat, ale zwykły pasat, i nie ma w nim nic takiego, wow, co ten, to też niby się cieszę, że zakupił nowego auto, ale czujesz jest jakiś taki dysonans, że masz takie hmm. dysonans poznawczy, że spodziewałeś się trochę. Ja ja mam wrażenie, to nie że, to, ale Ja mam takie wrażenie, że wiele osób teraz, szczególnie w tym świecie, influ jak wypuszcza coś, to lecą w ten taki hype. No, że... bo z punktu marketingowego to jest dobre, no, bo masz tą pierwszą sprzedaż, masz dużą bazę hmm. odbiorców na początek. I, I mi się czasem wydaje, nie zwrócić się produkcja. No bo że... tak, tak samo, jak masz te jakieś limitowane edycje, w tym sensie, że jakieś tam płatki wypuszczasz czy coś, no to masz jeden strzał. Bo wiadomo, że to nie będzie cały czas stało w slepach, więc musisz ten nakład polić. A. No i tak musisz zagrać, żeby to się sprzedało. I to jest no. twój cel. No to wtedy rzeczywiście, no jest masz jedną taktykę, no pompować temat i balonik, żeby to przeszło, a potem zobaczymy, nie? Tak, bo mimo jest... że rozumiem tą taktykę, tak nie jestem jej fanką, bo dla mnie, widzowie, to są osoby, które. Mnie w, po jakimś stopniu utrzymują i tak ich traktuję, że to są osoby, które y, mnie w jakimś sensie utrzymują i nie chciałabym zrobić ich No w... Ale to. Hmm. Ale czy jesteś w stanie uniknąć tego zrobienia f? W... Że, jeżeli coś wypuszczasz, jakiś no produkt, tak. on, ci, on ci smakuje. Mówić król ale... człowiek, a nie jak jakaś p. Na małpa z zachwalać k... każdy produkt, jakby to, nie wiem, był cud świata i lek na raka, no. No dobrze, ale z drugiej strony masz wrażenie, że w momencie, w którym i tak wystawiasz ten produkt i tak go swoją twarzą, albo rzeczywiście jest stworzony we współpracy z tobą, to ci ludzie, którzy tak bardzo cię wspierają, których mówisz, oni i tak to kupią, niezależnie czy będziesz to hajpować, czy nie? No tak, no ale właśnie. też ja dobieram współpracę zawsze pod kątem moich widzów. I pod kątem tego, co sama lubię. To są dla mnie dwa czynniki bardzo ważne, gdzie jeżeli ja lubię jakiś produkt, ale czuję, że moim widzom może nie podejść, to nie biorę współpracy. Jeżeli moi widzowie lubią jakiś produkt, ale ja go nie do końca czuję, nie wezmę tej współpracy. Dopiero jeżeli jest produkt, który ja lubię i jest, o, spodziewam się pozytywnego odbioru u widowni, że ten produkt nie jest dla nich w nadmiarze szkodliwy, bo też wszystko jest szkodliwe mm -hmm. po trochu i Że ten produkt nie jest dla nich jakiś szczególnie szkodliwy, to dopiero wtedy biorę współpracę. Jeżeli jest opcja, nie wiem, byłam w spocie reklamowym Adidasa na przykład, miałam moją twarz na kawie, na GBSie ie i z takich wizerunkowych dużych kampanii, no to chyba tyle. Chyba nie miałam jakichś takich, no jeszcze A... mam tam jakąś współpracę z Coca-Colą. A Motorola? No, Motorola to jestem ambasadorem, tak, tak. A, Ale to jest aktualnie jeszcze do, do chyba końca marca, a może przedłużymy. Okej, okay. no właśnie, czyli masz dłuższą tam tą współpracę. Tak, gdzie występuje faktycznie. A to widziałem, w reklamy. bo te zdjęcia latały, pamiętam też po Twitterze, że tam e, z to tej nie sesji, ja. tak, że z sesji, że Kozisz, jak nie kosisz, że tam, bo to jakaś stylizacja cała była, tak? Tak? Tak, bo tak. całościowo było i pamiętam to latało. Godzinę trwa przygotowanie mnie do czegoś takiego, żeby a. mnie wsadzić w takie a. kostiumy i mnie ten. A dobrze, czy tam czułaś na tym planie? Czy tak? Ja zawsze jak mam makijaż, to się czuję, jakbym była. Inną osobą, i tak czyś jak taka Czy mhm. Czyli git. Git. No dobra, bo to wiesz, tak nie chcę jakoś tam super ciągnąć tego tematu, ale tak bardziej podbiłem wątek, że różnie bywa z tym hajpowaniem. Ja w tym sensie, powiedzmy, delikatnie musnąłem takiego hajpowania, nie przehajpowania, ale hajpowania przed wywiadu z Pasutem, czego ogólnie unikam w swojej działalności. No ale akurat się okazało, że, że, że po opiniach ludzi no, nie ściemniałem i rzeczywiście też taki jakby mój, mój odbiór tej rozmowy, to i to też był dla innych osób. Gdzieś tam tutaj była konfrontacja znowu z takim hype'owaniem jak u Czajnika. Ciągle jesteśmy gdzieś tam świadkami hype'owania tak przy okazji różnych produktów e, influencerów. No i tak samo jesteśmy teraz świadkami hype'owania filmu Buddy. Kurde, myślałem, że lodów Gengara. <laughs> nie, ale, nie, nie, Chciałem takie ale płyty... ale Nie, nie. Ale płynnie było przejście, to mi przepraszam. Przepraszam. Przeprasza. Pi... Tak się staraj. Buddy. Wiesz co, już miałem cztery zdania wcześniej, się czułem jak szachista, wiesz, parę hmm. ruchów do przodu, a tam i na końcu, ej... No właśnie, ale to wracając powiedzmy, że nie było. No to się wypnie, Tak, Gęgar wydał lody. Jakie lody? Co to pies kartoni i też ma swoje lody, tak samo jak w No super, gratuluję. Fantastyczna informacja. Teraz przejdźmy do Buddy. Ej, to było na Waszych notatkach do tematów dzisiejszych. Tak? Aha, tak czytasz? No nie bo coś przygotowałem tych ważniejszych rzeczy. Dobra, dobra, dawaj Buddy. <laughs> No w każdym razie Budda no, hypuje swój film. W sumie tak wyszło, że jego film, bo w w Pierwo, pierwowzorze osoby, tak. był tam również Bogzel i Natsu, potem z odpadł, bo wiadomo, Natsu, no bo głupio było Natsu i Budda, no więc został sam Budda. No i tam na początku były te całe akcje sponsorowane tam, związane z pierwszymi osobami, które mogły to obejrzeć, jakieś tam plakatami, bla bla bla, wiadomo. Potem też ostatnio się o Buddzie gadało w kontekście tam jakichś energetyków, które wypuszcza i też właśnie tam z Bogzelem. Dose. Tak, i w każdym razie, no tak, i teraz wreszcie dostaliśmy trailer tego filmu. Oprócz tych wszystkich zapowiedzi, czy wcześniejszych, jakichś skrawków, gdzie jeszcze była wtedy cała trójka, a teraz już konkretnie pod kątem buddy. No i ty obejrzałaś ten trailer przed samym, e, przed samym tutaj nagraniem, i tobie się podobał. Tak, uważam, że jest fenomenalny. Jest taki ekscytujący, ale taki tajemniczy. Jest taka dobrze doprasowana, hypująca muzyczka. I są fajne, trafne teksty, w punkt. No, to a taki... mi się nie podobał. Dlatego będzie fajnie o tym pogadać. <głos> <głos> tak, odnośnie Budda Dzieciak 98. Tak? Zajebisty rocznik, tak. Okej, okay. jesteś? Mhm. No to, dobra, jesteś stronnicza. Ej, ale w, Nie ma sensu. Popatrz, popatrz na mnie i wyobraź sobie, że Buddha jest tego samego rocznika, co ja i BDS jest też tego samego rocznika, co ja. Nie, to jest p***ne. ja wiem, no to, to ja wiem, że to jest Tak jak ludzie czasami, czasami słyszą, że ja mam 30 lat jest, co? Wiesz, jak tylko o tym. Hmm? Ale jak ci się posłucha, to ty masz 30 lat, a jak Dobra, ale... się posłucha, to nie. Hmm, okay. No co? Y... Dzisiaj sama mówiłaś o młodych ludziach. Dobra, zdarza mi się. To, to twój wpływ. <laughs> a, ja, a, ja, a, ja a ja cię ostrzegam, że tak będzie coraz częściej. To twój wpływ. No w każdym standardzu. razie. Rzeczywiście pojawił się ten, ten trailer i teraz... Dobra, to żeby było optymistycznie, to najpierw ty powiedz, Dobra. co ci się podobało w tym trailerze, co takiego wyłapałeś, że ci się podobało, bo to były dwie minuty materiału, tak? Ale tak. co było takiego, że cię to ująło? Jak jak wszystkich wściekłych troszeczkę. Yy, troszeczkę out, troszeczkę tutaj jakichś wyskoków, w ogóle Buddha jako taka postać, wow. Traim mi się nie podobał tylko fakt, że yy, jakby w pewnym momencie było coś tam o zostawaniu influencerem, że jeżeli tak jak ja za dzieciaka marzyłeś, żeby zostać influencerem, coś takiego było. A bo ty, ty nie wiesz, bo ten film generalnie to miał być właśnie o życiu influencerów i o tej branży. I no, to jest właśnie to, do czego chciałem nawiązać, dlaczego mi się nie podobał, ale to do tego przejdziemy. No, ale to dobrze, to ale ja nie... to jest idealnie, to zrobiłaś i podkładkę, pod moją opinię. Dziękuję bardzo, to nieustalone było, ale idealnie podkładkę zrobiłaś, bo wstępnie ten film miał opowiadać historię influencerów. No. Czyli na podstawie życia Bogdala, Nacu i Buddy miał powstać materiał, który opowiada, jak ta branża wygląda, jak to jest od środka, jakie są wyzwania, no bla, bla, bla mm. wiesz, tam całe takie, cała ta otoczka. No ale w finale, jaką został sam. No to trzeba było to pewnie trochę przemodelować, no i to wszystko wyszło w oparciu o historię Buddy, która w dużym stopniu, a w zasadzie w całości, wiąże się z motoryzacją. I dlatego masz też taki trailer, który tak wygląda. Mm -hmm. Więc te zdania, które ci nie pasują, to ten film miał o tym być. Mm -hmm. <laughs> no właśnie. I tu się pojawia ten problem, Delikatny. W sensie pokazanie wątku Buddy jako influencera i tych aut, i jakiś Fast and Furious tam, ten, no, musieliby wziąć na fita czynnika i zrobić jakieś wybuchy, i by było git. No, tylko żeby tam. No, tak. No, ale. Mm, no, nie, no buddy. Ale dobra, dobra, Ale abstrahując od tego wszystkiego, to ty hype y i poczułaś. Is poczułaś tak. hype, tak? Ja że, że hype y. poszłabyś do kina. Ale ja się spodziewam tam teraz porwań, wybuchów, pościgów i Filmu jakiegoś akcji. samolotu. Filmu akcji generalnie. Tak. Okej, okay, ale, ale po obejrzeniu, bo to co najważniejsze dla kogoś takiego jak Buddy, znaczy, no nie wiem, dla niego, ale dla, jak ktoś wypuszcza takie coś, że poszłabyś do kina. Tak. Okej. Okay. No właśnie, ja to obejrzałem w nastawieniu takim, jak ci mówiłem, czyli, że to ma być o influencerach, o ich życiu, o czymś tam. To dla mnie właśnie było za dużo tych ujęć samochodów i wszystkiego dookoła, a za mało tej historii, o czym to pierwotnie miało być. Parę zdań od Buddy, które tak w całości tego trailera no, mocno gdzieś tam znikały. Jedno doceniam, że bardzo fajne nuta w tle, która rzeczywiście Ta, taki no, hypowało. takie no. miałem takie, że no, fajna, fajna, nie? Że takie no. to, to czułem. I gdyby to była zapowiedź jakiegoś filmu akcji, bym Spodziewał się jakiejś fabuły większej pod kątem, no jakiś, wiesz, konkretnego pomysłu na to, to miał takie, no że tacy za szybciej zawściekli, polska edycja wyjdzie. Ale <laughs> biorąc pod uwagę, że to ma być ostatecznie o, o jakimś życiu influencera, o tym, to tak za dużo tych samochodów tam było, za dużo akcji, za dużo warstw wizualnych, a trochę dla mnie za mało przekazu. I może to jest złudne, może jak pójdę na ten film, okaże się, że on jest przegadany. Może tylko te ujęcia będą cały czas tłem do tego, co on mówi. Może tak będzie, nie wiem, tego nie oglądałem. Natomiast po tym trailerze to właśnie też miałem wrażenie, no, film Maxi będzie jakiś i no. fajnie. A podobno ma być o tym jego życiu. I też mało tego, on też gdzieś tam pisał, bo ludzie tam mówią, o, ale to trzeba mieć jego wy... żeby w tym wieku już robić sobie jakiś film autobiograficzny i, i tak dalej. I on gdzieś to kontrował, że ej, to nie jest film autobiograficzny, tylko no właśnie ma opowiadać gdzieś tam tę historię, taką życia influencera. Więc do no, tego nie wyczułem z tego trailera. Nie, nie wyczułem się... tego. No właśnie, dlatego byłem taki mocno... Ale trailer sam sobie ładny, estetyczny, fajna muzyczka, fajna autka, skakało. Tak, to znaczy coś. ja i tak wiem, że pójdę na ten film do kina. No czy pójdę, bo jest to jakoś związane... A myślisz, że nas zaproszą? Nie wiem. Bo da... Nie wiem, czy mnie lubi. Chyba nie, bo kiedyś krytykowałem jego wydarzenie i ja no, więc nie wiem, czy mnie... Jakie ma podejście. A ciebie może zaprosi, jak usłyszy. Zaproś mnie. <laughs> Influencerka, nie stać ją na bilet, no. Nie. I byłam raz na premierze filmu, mnie zaprosili na John Wicka i byłam... I co? Kłaty się biją. Tam jest jakaś wojna. No, jak to I byłam się. na czerwonym dywanie i mi się nie spodobało, ale mogę dać szansę jeszcze raz, jak mnie ktoś zaprosi. A widziałaś w ogóle, bo była teraz tam Duna i właśnie pokazywałem to też na streamku, że były ujęcia, jak ludzie tam z dzienzi przychodzą i wiesz, wyuczone pozy, widać przeszkoleni, tam jakieś wymyślne stroje i tak dalej, stoją na tej ściance i ten i była reprezentacja Ticiowska. Nieuczesana była, nieuczesana była, na szybko podbiegła, stanęła... Na skrawku dywanu, żeby <laughs> było na czerwonym dywanie, <laughs> i tak. I no tak, ale była reprezentacja Twitcha, jakby nie ja na tym dony mójku, nawet nie podeszłam do ścianki, więc... A ja to się nawet tam w promieniu Karolina, 10 się metrów... Karolina jest nie. ważniejsza ja. W promieniu 10 metrów bym od tej ścianki się nie pojawił, dla mnie to jest tak cringe'owe, nie, nie, nie wyobrażam ale sobie Ale stary, siebie. ty musiałbyś to zobaczyć na żywo, żeby poczuć jaki to jest cringe. Jakby sama ta premiera wyglądała tak, żeby tam ludzie, którzy byli takie... Ale tu dzisiaj dziwnych ludzi zapraszają. Takie wiesz, wu. Ja się. Co ty tak gadasz, Kocie? Ja siedziałam chyba koło jednego z braci mroczek. Tak mi się wydaje. Którego? A wiem to. <grym>, tak myślałem. No. Ja ludzi w ogóle nie rozróżniam. No. E, ale w każdym razie w życiu mi się gorzej filmu nie oglądało niż na premierze. Hmm. Nie dość, że najgorszy błąd, chyba jaki popełnili, to darmowy. Ludzie byli narąbani w cztery dupy, tylko było słychać szczęk butelek pod, pod krzesłami. Cały czas ktoś wstawał, wychodził w trakcie filmu, nie dało się skupić. Gadali ludzie, śmiali się. Mówię, to są ci ludzie z wyższych sfer, ludzie kultury. Sztuki. Co to ma być? Sztuki? Co to ma być? I po wyjściu w życiu nie widziałam tak zasyfionej sali kinowej jak po premierze. Naprawdę. Mm. Było mi wstyd, że siedziałam z tymi ludźmi to po może, w tym miejscu. To może. Nie mówię o panu Broczku. Pan Broczek był bardzo miły. Okej. Okay. Ale to może tak było, że, mm, wiesz, że to bardziej, jakby to powiedzieć, mm, ci pozostali ludzie spoza tej sztuki właśnie, którzy tam, jak mówiłaś, niektórzy reagowali, kogo tu się zaprasza, to może oni taki syf narobili, wiesz, że tam stado influencerów jakieś przyszło, coś się nie potrafiło zachować? Czy to jednak myślisz, że to Z ci ludzie sztuki? Z to było chyba sześć osób. A, okej, okay. nie, no, dobra, okej, okay. to, okay. to, ja no, to myślałem, że inna skala była. A czemu tam w ogóle poszłaś? Bo lubisz ten film, czy tak o... chciałeś zobaczyć, jak to wygląda? Y po pierwsze, pierwszy zostałam zaproszona zaproszenie na premierę, więc stwierdziłam oh, wow, to musi być jakieś mega wydarzenie. Okazuje się, że nie. Po drugie, Remek jest fanem filmów, więc jak usłyszał, że mam taką Dobra. propozycję, to chciał bardzo iść. A ja stwierdziłam, spoko, możemy iść scenę ten. Okay. na randeczkę. Do kina. Ja dostałem takie zaproszenie na premierę Tą w sumie niedawno u Akademii Pana Kleksa, to co tam wyszedł ten film. Mhm. Ale podziękowałem. coś tam zadzwonił do mnie z jakiejś agencji, coś tam i zapraszali. Jak jest, ta, ale jest, ja jest ta piosenka, jestem twoją bajką. To mi się kojarzy tylko z tym jakimś korpo na TikToku, czy jakaś piramida finansowa. Jezus Maria. No ale... Nie, bo odbiegam, stop, wróć. Rozmawialiśmy o czymś. No. No, o gadaliśmy. Co? No i o premierze filmów. Dobrze, że tak, nie tak, ale to jest... jeszcze. Nie, nie, to spokojnie. Ja w miarę to pilnuję, ale to jest, ma sens, no bo gadamy o filmach cały czas tak, i tak. premierach, gdzie tutaj też premiera będzie. Tutaj, żeby było wiadomo, to 21 marca będzie premiera, także w sumie już niedługo. Mhm. Jakby nie patrzeć. No ja tak. Nie pójdę, no czerwony dywan pokaże się. Ale ja myślę, że w sumie ten może tak być rzeczywiście, no Budda jako influ, no pewnie pozapraszam mnóstwo influ, no bo czemu nie skorzystać z darmowej jakiejś tam promocji i zasięgów, nie? Znaczy no. darmowej, tak w cudzysłowie mówię, no ale wiadomo. Barzerowej. W tym sensie, tak. Pewnie to zrobi. No, ale to, to zobaczymy. W każdym razie, tak, więc ten film wyjdzie. Ja w związku z tym nie, nie bardzo wiem już czego się spodziewać, bo mocny rozszop pomiędzy trailerem a zapowiedziami w kontekście tego, o czym ma być film. Więc jestem ciekaw, jak to uratowali. Najlepiej nie spodziewać się nic, wtedy się nie rozczarujesz. A może no, pozytywnie się. No, no, fantastyczne, no, bardzo mądre, tylko kompletnie oderwane od rzeczywistości, która jest taka, że śledzę to na bieżąco i siłą rzeczy no, docierają do mnie te informacje, czym to ma być lub czym miało być przede wszystkim. Natomiast to jest też ciekawy wątek w tym wszystkim, że jak już tam się o głośno zrobiło, czy znaczy zawsze nie jest głośno, ale bo duże zasięgi robi, ale tak czy siak, to też wyłapali, przynajmniej na kanale Influ News, jak nie przekręcam w każdym razie, no tam pojawia się informacja, że Budda pozmieniał stare miniaturki na których było widać Bugszella i zrobił na takie na których nie widać Bugszella i to były dwa filmy i teraz dobra okej, ja już wiem co chcesz zrobić wow straszne co ale jak będziemy o tym gadać no i co z tego i ten ale jest to dla mnie ciekawe też pod kątem takim że gdyby tego nie ruszył to, to nikt by tego nie zobaczył, bo nic się nie stało i nikt by nie miał z tym problemu. A jednak są osoby, które sprawdzają na bieżąco stare miniaturki i budy. No właśnie, to już swoją drogą, mi ciekawi, jak to ktoś wyłapał. No właśnie. Ale to mogło tak być, że ktoś pamiętał tę miniaturkę i że tam jest w filmie Boxdell, tak? No. I nagle pamięta tę miniaturkę. Ale w tym filmie nie ma Boxdella? Nie, 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 tam treść filmu się w ogóle nie zmieniła, ale Czyli miniaturka to. Czyli tylko miniaturka. Tak, no i właśnie tym bardziej, masz takie... I zmieniła się, nie? I to właśnie tylko na tych dwóch filmach. I ktoś tutaj mógł, mogłaby się rozmienić, że a może on tak jak Fris podmienia miniaturki w filmach, żeby dobierać... To dobijać? samo właśnie dokładnie pomyślał. Nie, ponieważ wszystkie inne filmy dookoła nie miały zmienionych miniaturek, tylko te z Boxdellem. No i nagle masz takie what the fuck? tym bardziej, że Boxdell, e, no cały czas tak w wielu tam materiałach zarzekał się, że Budda cały czas był po jego stronie, że jak były te afery, tak, to utrzymywali kontakt, kontakt i tak dalej, tak, tak. że... To był taki gość, na którego on może liczyć, i, i ten. Zresztą mają jakieś tam wspólne biznesy, tak jak ten Dose teraz, i, i jakieś być może jeszcze inne, i się trzymali razem kiedyś materiał tam nagrali do Boxdale. Mimo, że coś kanału. ich poróżniło, jednak Buddha stwierdził, że szkoda mu użyczać jego nienagadnego wizerunku do promowania Boxdala i wyciągania go z dupy. No ale jest to dla mnie intrygujące, w sensie, że trochę w ten sposób sam ściągnął na siebie uwagę. Że z jednej strony na przykład sam robi promocję tego Dose i Boxdale w tym nie bierze udziału, mimo, że według KRS-u jest tam w tej spółce. No ale Bóg. Bóg zda. Buxda, Nieźle. <Bukzda>. Sheep name. <laughs> Bóg zda. Tak. Natomiast ten natomiast yy, i w ten sposób na siebie bierze ten marketing, trochę odcinając boksela, jednocześnie promując wspólny produkt. Natomiast tutaj nagle podmija te miniaturki i ściąga uwagę na zasadzie, ej, przecież oni razem działali, przecież oni mają dużo tam wspólnego. I to jest takie taki głupi Może rok. jednak nie działają razem. Mówię, no. zmiany w KR się trwają parę miesięcy. Może, ale też przynajmniej w tym odcinku tego, 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 tego filmu nie było tam żadnej informacji, czy się Budda do tego odniósł jakoś czy nie, tylko że tak na zasadzie no, jest taki temat, ale pewnie jak ludzie wyłapali, to on coś powie. Chociaż nie wiem, czy w co by chciał. Jakby nie ruszył, to nie byłoby tematu. To, to jest trochę kubier, jak taki... ta dziewczyna w podstawówce, co zmienia opis na Gadu Gadu na zasadzie, kiedyś było lepiej, dziś widzę świat y, za zamglonej szyby. Mm. I po to, żebyś napisała, napisał, napisała do niej, Boże, wszystko w porządku? Co to za opis kochana? No może Nie? trochę tak, ale tu na przykład to zrobił Buddha, bo też y, swoją drogą, y, no jest taka teraz, no chyba to trzeba no, nadal nazwać plotka, informacja, chociaż yy, już, że kupił Bugatti, y, w sensie, Aha, zajebiste ploteczki. Ale teraz uwaga. Dobra, no to jest, ja, ja też nie do końca się czuję super w tym temacie, bo to jest świat motoryzacji, w którym ja nie siedzę, dlatego ten, ale trochę do niego zaglądam, bo widzę jak ludzie też to jara ten temat, no i też nie można budzić, odmówić tego, że no robi bardzo dużo wyświetlenia i te materiały i wszystko, no jest największy tego typu kanał. Lamborghini. Tak, w każdym razie, y chodziło o to, że ten samochód, ten Bugatti jechał na przyczepie, która była odsłonięta, więc... Jasno można było stwierdzić, że... Kto to tworzył drzwi? Tak, one otwierają, skaczą na klamkę i się otwierają. Czekaj, okay, ja je wypuszczę, dobra? Bo no. one będą ten. To sekundę. Musisz zagadać teraz widzów, żeby nie było cięcia. 3, 2, 1, start. w gry? Jakie A gry? Przecież to miniaturki są, które <noise> Myślałam, że, myślałam, że gada ze mną i Candy crashuje, nie? ale kot sam drzwi otworzył, lol. Myślę, że one nie są zadowolone z takiego układu, że jeden tu został. No dobra, ale otwieram te drzwi, a tam trzy koty siedzą i tak się tam patrzą. Co mam zrobić? Ja mówię do nich, chodź, ale oni nie reagują. A no ten też chce wyjść no, do ale nich. Ale nie reagują na komendy, no to nie są psy. Z tam powiedział, chodź, to by przyszedł. Przecież, przecież tutaj kropka... Wszystkie Albo wszystkie zaproszone one nie mogą być rozdzielone. No to chciałem, że wyszedł, to nie chciał wyjść. No ale teraz chcesz. Jakbym chcesz do kropki ochotę, albo Bilona powiedział, do chodź, do to już by. Nowy, go. No, z tymi kotami. Co na no. Psu, jakbym otworzył drzwi, to by z radością wyszedł. A kot to jeszcze złachą, że musiał czekać. To jest niesamowite. Patrzył się na mnie i powoli sobie wychodzi. <laughs> Czekam, czas leci, podcast a ten sobie wychodzi, panicz. Nie mogę, koty są niesamowite. naprawdę. Ty, czas podcastu bo mamy dwie godziny. Ludzie prosili, żeby było krócej. Co? Ludzie prosili, żeby było krócej? Tak. Ludzie prosili o krótszy podcast? Tak, było parę komentarzy, że. Dobra, czemu tak ty, ty, długo? jakieś głupie komentarze. Aha. Nie, nie czytaj takich. Dobra. Takich nie czytaj, to są głupie komentarze. Nie, co Poważnie były takie komentarze? Zwykle były komentarze, żeby dłużej było. Nie, były jeszcze za długo. Tylkości mają dosyć, no bo mnie. Oby ciebie. No właśnie, teraz duży znak zapytania pojawił, kogo bardziej. Wracając do tematu. No, A, widzisz, jak się pilnuje. No, zresztą, jestem w szoku po prostu dzisiaj. Cały czas A siedzę A Jaki był nie temat? Mogę... A, no tak. Miniaturki, buta. Nie, no możemy przejść tam no, po prostu, jak mówiłem, odnośnie tego. I jeszcze jedna fajna sprawa, bo ty się chwaliłaś na przykład, że zapraszasz swoich pracowników tam na żarcie i tak dalej, i budujesz w ten sposób z nimi relacje. No. Budda też, tylko że ona on przedkupił swojemu montażyście Audi rs 6 <laughs> No, można i tak. 4 pracownicy i temu my tak dobrze to nie ma. Jeszcze, może będzie. Wątpię. Ja, to wiesz, jak na przykład zodiacary, co mówią? Jak takie rzeczy. Niech się dzieje. Czy się nauczyłem. No proszę. No, ja czytałem na przykład, było tam, że jakieś y, horoskop... A na... jest aktywny księżyc dla ciebie? Jesteś teraz w tej dobrej fazie dla siebie, czy, czy nie? No, nie ja wiem, nie jestem obiektywny teraz, bo musiałem trochę wejść w taki stan nakręcenia, żeby pogarniać wszystkie rzeczy, bo jak patrycji nie ma, to ja wszystko załatwiam, wiesz, dookoła też z montażem szotów itp., więc musiałem trochę wejść w taki stan nakręcenia, którego unikam bo mi szkodzi na dłuższą metę i zawsze prowadzi do wypalenia i nad tym też pracuję z psychologiem, żeby nie wchodzić w ten stan, ale teraz trochę musiałem, żeby wszystkie sprawy tam ponadganiać i... i tym jest, nie jestem obiektywny teraz, bo, bo inne sprawy mają na to wpływ niż księżyc po prostu. Tak, natomiast, no właśnie, więc... To zanim jeszcze przejdziemy do kolejnego tematu. A tu jest kolejny temat. Kiedy ty kupisz pracownikom RS6? A nigdy. <grych> Jak nigdy. A jakbyś miała tyle pieniędzy kupiła? Ja kupić. ja bym nie sobie nie wydała. dla mnie to jest marnotrawstwo pieniędzy kupowanie takich drogich no ale samochodów. Ale gdyby to było jakieś marzenie. Dla mnie samochód co... musi być y, kompaktowy, mieć fajne przyspieszenie, żeby w korkach, trzeba na drodze móc bierz, włączyć się do ruchu dynamicznie i musi mało palić, bo na dłuższą metę to jest bez sensu. No to 2 z 3 dwie... spełnia Audi, to RS6. No jest. Nie wiem, czy jest, no jest kompaktowy na swój sposób. Jest szybki na pewno. No tylko nie wiem, czy tak mało pali, ale... To, no, to mało pali to jest najważniejszy aspekt. Aha, to w to, 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 to tej kolejności podałaś. No. Ale gdybyś miała takiego super pracownika, bo tutaj też tak było, że na przykład ten, ten gość... To mu premię. No dobra, no to też taka premia. Ten gość na przykład, tutaj oni opowiadają taką historię, że on montował załóżmy jak film tam, nie wiem, nie wiem, czy tak mówili, tam załóżmy, montował film do 14, a potem ślub miał. Dla mnie to nie jest dobry pracownik, tylko pracownik, który nie potrafi rozdzielić pracy od życia prywatnego i poświęca życie prywatne na pracę. No a teraz to Mariusz Szustka. Nie rzetuję o tym. Ja bardzo sobie cenię, bardzo nie lubię wykorzystywać moich pracowników na przykład do pracy w weekendy czy poza godzinami. Często sama ich upominam. Ej, widzę, że jesteś zalogowany w ale jest weekend y, i nie lubię czegoś takiego, jak ktoś robi więcej niż... Ja powinnam od niego wymagać. Czemu? A jeszcze w dzień, środa. Bo powinien dostać tydzień wolnego, a nie, a je... że od 14 montuje film. A jeżeli jest ambitny, jeżeli też czuje tak projekt jak ty i chce być zaangażowany to bardziej. I się niż... angażuje od 8 do 16. <coughs> no dobra, ale chce też weekend, bo lubi. Dlaczego na przykład nie ma czegoś takiego, żeby docenić to w takich ludziach? Tylko. Ale... To nie no jest to nie wiem, cenienie. bo ktoś chce awans to jest na zdrowy, przykład. To jest zdrowy rozsądek i to jest. Umiejętność połączenia. Ja staram się nie pracować w weekendy, mimo że ja jestem 24 godziny pod telefonem. Jakby coś się wywaliło, ja jestem za to odpowiedzialna, więc ja jakby. Zawsze mam tą funkcję kontroli gdzieś tam w sobie, ale ja też w weekend staram się odpocząć, żeby być bardziej produktywnym. I to nie jest tak, że... I ty w jest... o tę osobę chcesz, żeby odpoczęła. Tak. Okay. I jesteś bardziej produktywnym człowiekiem, jeżeli nikt ci w weekend nie zawracał głowy, nie musiałbyś się tym zastanawiać, tylko nie wiem, poszedłeś na spacer, zjadłeś dobre jedzenie, wyspałeś się. Ja weekendy też traktuję teraz jako, wow, mogę się wyspać, nie muszę wstać na budzik. I no to dobra, jest to fajne. A jeżeli ktoś... I wracam w poniedziałek i znowu mam masę energii, żeby działać i robić. A jeżeli Od... ktoś chce inaczej funkcjonować, to czemu to narzucasz? No jak ktoś chce pracować w weekend, bo lubi. To co? No ale co to znaczy? Ja mu płacę od ósmej do szesnastej. Co robi w wolnym czasie? Mam to w... No. Ale to ciekawe jest dla mnie, bo pewnie wiele osób by gdzieś tam doceniło takiego pracownika. W sensie propsowałoby to na zasadzie, ej, to jest osoba, której zależy, która się stara... I gdy potem ale by myślało ja też, o jakimś abansie czy Ale ja widzę, czy czymś... że im się zależy i widzę osoby, które się starają i widzę ambitne osoby. Wszyscy u mnie aktualnie na pokładzie to są osoby, które wydaje mi się, że dałyby się pokroić za ten projekt, że wierzą w niego tak samo jak ja, że pracują ze mną na co dzień, mierzą się z bardzo trudnymi, wyczerpującymi klientami i dodatkowo robią rzeczy nawet poza swoimi kompetencjami stanowiska, tylko dodatkowe, bo wiedzą, że Coś jest potrzebne do zrobienia i nie zastanawiałem się, czy to jest w obrębie ich pracy, tylko po prostu to robią, co ja bardzo, bardzo doceniam. Ale pracujemy w określonych godzinach. Jak w tych godzinach masz czas zrobić coś dodatkowego, nie ma problemu. Bardzo to doceniam. Super robota. Planuję, planuję dla nich jakieś, przewiduję podwyżki z tego tytułu, bo są bardzo ambitni i zaangażowani. Ale jak mam doceniać to, że ktoś nie ma prywatnego życia i poświęca wszystko na pracy... Która tak naprawdę może się, nie wiem, skończyć, może się coś stać i mogę nagle go zwolnić. I on co? Zainwestuje całe swoje życie prywatne. Ja też chcę, żeby to byli szczęśliwi ludzie, żeby się wyspali, żeby dobrze zjedli, żeby mieli gdzie mieszkać, żeby byli rozwinięci, żeby, nie wiem, uczyli się gdzieś tam ode mnie niektórych rzeczy z influencer marketingu, które wiem tylko ja na ten moment, nie? Bo to jest w mojej głowie. Ja hmm. muszę to przełożyć na nich. Hmm. Więc chcę, żeby byli ambitni, zaangażowani i w ogóle tacy, o, ale od 8 do 16 a później nie. Chyba, że przyjdą do pracy o 9, to do 17 wtedy. Okej, okay. no dobra. Ja na przykład mam tak, że dla mnie jest podstawą współpracy, zaangażowanie w to, co się robi. Dla mnie to jest podstawa. Jako że na przykład u mnie tak jest, że te godziny z jednej strony. No dobra, teraz to jest dużo bardziej unormowane niż w ogóle w całym moim życiu, ale na przykład jestem taką osobą, że jak się wkręcają w jakiś temat, działanie czy coś, to wiesz, na maksa nie od rana do wieczora. Nie to jest ta kom... faza maniakalna. To niekoniecznie faza, no nie, to nawet nie nazwał fazą maniakalną, bo początki kanału Rewo to ja tak funkcjonowałem cały czas. I to przez nie wiem, rok na przykład, nie? I więc, yy, więc ja po prostu tak funkcjonowałem. Jak prowadziłem swój wcześniejszy projekt z tą stroną internetową, też tak było, że na maksa yy, gdzieś tam się w to wkręcałem. I wydaje mi się, że w ogóle bardzo często na początku jakiegoś biznesu, no trochę tak jest, że musisz się tam rzucić w ten wid działań i. No Ciężko to wtedy standaryzować sobie od 8 do 16, na przykład. Zresztą Stanowski ma znaczy, to samo z 0 Zero na przykład. Ja ci powiem tak, ja, się, ja jestem rzucona w w mojej firmie. Yy, ja jestem, jak w ogóle udostępniłam pracownikom też mój kalendarz. To mówi głupuszu, ale on jest wiesz, że zawalony. Ja codziennie mam jakieś spotkania, po kilka spotkań dziennie, jeżdżę w różne miejsca, rozmawiam z ludźmi, nadzoruję pracę, jakby wiesz, te, te bieżące, które się dzieją, rozwiązuję problemy i konflikty. I wiesz, jakby jestem wszędzie tam. Ale wierzę w to, że popracuję tak 2 trzy lata i to jest naprawdę męczące, yy, obciążające, takie stresowe dla mnie. I wiem, że nie mogę tego za długo robić, za dużo tego robić, no bo też mam karty udar. Więc. No dobrze. No tak. yy, więc liczę na to, że kiedy to już się ustabilizuje, unormuje, będę mogła gdzieś tam bardziej odejść w cień i gdzieś tam. Z zaplecza bardziej na to patrzeć i tylko te najważniejsze rzeczy gdzieś tam... No ja teraz tak się ustawiam w dużej mierze i dlatego zatrudniam jakieś kolejne osoby, z którymi sobie współdziałam właśnie po to, żeby też nie być nadciągle na takim etapie, gdzie mm, no właśnie wszystko muszę kontrolować, wszystkiego muszę pilnować, tak, wszystko tylko, muszę że nadzorować. Tak, ja, ja, ja jakby do tego zmierzam, że to nie może być kosztem życia prywatnego pracowników. No. Że jeżeli... Nie wiem jak ambitna by była osoba, ona też musi odpocząć. Jeżeli nie dajesz swoim pracownikom wolnych dni albo weekendów, no to nie to chciałabym nie jest tak z tym pracować. Nie? To nie jest tak unormowane. Mówi to Katarzyna, która jest zmuszona w niedzielę wieczorem ku... siedzieć. No nieźle. Wiesz jaki, jaka magia wpływu? Niesamowite, co? Super. Udało się. Mój wolny weekend. No, ale ten, ja na przykład sobie poniedziałki robię wolne. Ja mam poniedziałki wolne takie Wtedy czas tam z Patrycją sobie spędzamy na basę, jedziemy i takie różne tam jakieś rzeczy. I takie mam poniedziałki na przykład. Natomiast w związku z tym, że ten mój czas gdzieś tam pracy jest taki, już teraz dużo bardziej niż kiedykolwiek unormowany, nie tak szalony jak tam przyniósł, gdzie po prostu wpada głośny temat i musisz wypuścić odcinek i jest jazda z tematem. To teraz, jako że są celimy, to jest tym spokojniej, ale no też tam, co do drugi dzień, czy czasami, wiesz, piątek, sobota, niedziela z czy coś, no to wiadomo, jest tam więcej pracy, ale myślę, że takie dwa dni wolne w tygodniu to się znajdą yy, z tej działalności, nie? Też wydaje mi się, że w dużej mierze to zależy od organizacji pracy, bo te rzeczy, które ja tam chcę, żeby oni wykonali, no są mniej więcej cały czas takie same. Zbierz informacje, wrzuć mi w dokument, yy, albo u montażysty, no to obrób odcinek, ja tam dzielę im co kto ma robić i ten, no i to trochę tak też od ich organizacji pracy wygląda, bo to też nie jest tak jak w biurze. Być może miał inne podejście, gdyby to było też tak, że widzę tych ludzi mhm. od ósmej do 16 i tak dalej działamy i, i ten to pewnie też może miał inne podejście, a przy takiej pracy zdalnej też mi się wydaje, że, nie, że i tym praca ludziom to też zadaniowa, nie Tak, jakby tak, 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 że w związku z tym, że ci ludzie też sami działają, to też sobie to rozkładają w czasie i mi to też ciężko kontrolować, ile to jest godzin de facto, no bo no. nie wiem. Jak ktoś w trakcie montażu pójdzie na godzinę na spacer, no to jakby, no, no nie wiem tego, no nie, to co mnie to obchodzi, no ja chcę na tą i na tą godzinę materiał bo chcę wrzucić. Więc to, to takie Tylko, ramioną... że Mało jest, wydaje mi się, prac, które opierają się jakby na zada zadaniowości, a więcej jest jednak w przestrzeni publicznej takiej na co dzień prac jednak etatowych. No i tutaj wspaniale przechodzimy do ostatniego wątku w dzisiejszym o! podcaście, który dotyczy Pauliny Chornik. I tutaj, jeżeli widzowie słuchali uważnie poprzednich podcastów. To z Gimperem jeszcze omawialiśmy, jak Paulina Chornik informowała, że zmienia, przestaje, znaczy, no nadal jest influencerką, ale że szuka normalnej pracy, takiej w cudzysłowie normalnej. I zatrudniła się rzeczywiście tak, jak wywnioskowaliśmy wtedy z jej TikToków w jakimś salonie kosmetycznym. Nie wiem, co on dokładnie robi, ale rzeczywiście tam pracuje. No i w związku z tym ma taką, można powiedzieć, teraz unormowaną, godzinową pracę, gdzie sobie działa. No i wrzuciła kolejne dwa TikToki. No ile ten pierwszy był taki no że taki ten, to wzbudził kontrowersję, ale jeszcze nie tak dużo jak ten drugi, w którym się tego odnosiła, który wzbudził jeszcze większe kontrowersje. No, w którym się tłumaczyła. Tak, który wzbudził dużo więcej kontrowersji niż ten pierwszy. No właśnie, więc pierwszym z nich po prostu postanowiła powiedzieć o plusach i minusach pracy na etacie. No i powiedziała tak, że plusy to organizacja czasu, czyli że ma rzeczywiście, tak ty mówisz, wyznaczone godziny, kiedy sobie działa i, i jest normowane i wie od kiedy, do kiedy pracuje, a potem ma czas wolny i ma czyste sumienie w związku z tym, no bo, no bo już nie jest w tym salonie, to nic nie zrobi. Po drugie, rozwój zawodowy, bo akurat pracuje w miejscu, w którym może się czegoś nauczyć, więc dla niej to spoko. No i kontakt z ludźmi, bo wcześniej czuła się bardziej zamknięta w domu, gdzie no wszystko się działo przez internet w większości. Niestety jest jedno. Natomiast minusy, no to mała elastyczność w ciągu dnia, no bo masz stałe godziny pracy i w ciągu tygodni nic tak. nie zrobisz. A drugie, no to nazwała to, że zmęczenie. No, 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 no. no. To takie kontrowersyjne. Nie wiem, raczej nie. Natomiast dla ludzi już śmieszne było to, że tam, aha, influencerka wypowiada się o pracy, plus tam zmęczenie, no to idź na 12 godzin na moją zmianę, to zobaczysz, co to zmęczenie. No, wiesz, kto ma gorzej? Licytacja. Natomiast ona się postanowiła tam odnieść do tych komentarzy no i nagrała kolejnego TikToka. Ja tutaj przytoczę jej słowa, ty go oglądałaś też, bo ten ich tak. wyczułaś... Wyczyłaś motyw, wyczułam. tak, o co chodzi. Natomiast... Ale teraz jak się nad tym zastanawiam, to mam jeszcze jedno przemyślenie na ten temat, ale to. Dobra, potem... ale muszę przytoczyć, no. żeby każdy wiedział. No więc co on tam powiedział przed coś takiego, że mam nadzieję, że kiedyś zrozumiecie, że macie wybór. Żyjemy w XXI wieku, gdzie dzieciaki potrafią sprzedawać rzeczy na Vinted i zarabiać na tym po 5-6 tysięcy miesięcznie na rękę. Więc to, że wychodzicie do pracy po 12 godzin, 5 dni albo 6 dni w tygodniu, to nie jest wasz przymus. Jest naprawdę wiele sposobów na zarabianie w tych czasach, to nie jest nic nieosiągalnego. To była cytat numer jeden. Cytat numer dwa. Czasami, jak szukałam pracy, to pracowałam gdzieś dwa dni i się zwalniałam, bo mówię: Kurde, to nie jest to. Nie będę marnowała swojego czasu na pracę, gdzie będę się aż tak męczyć. Jeżeli wy przychodzicie do pracy i narzekacie, jak to nie jest ciężko, ale, ma, al, ale macie słabe życie, to, to zmieńcie to po prostu. Tak. Czyli weź kredyt. <laughs> Kiedyś padł... Zbuduj bliźniaka. A, albo postaw bliźniaka, tak. Yy, To tak. Po pierwsze, odniosę się do yy, jakby Paulina Hornik i tych jej cytatów, które teraz przytoczyłeś w tym tłumaczeniu. Kiedyś również poruszałam taką dyskusję na y, streamach i również zadałam takie pytanie, ale ja nie z, taką, z takim, wydaje mi się przynajmniej, że nie starałam się z tego z takim wątem zrobić, że Boże, jak ci coś nie pasuje, to to zmień, tylko zapytałam, dlaczego ludzie tego nie zmieniają? Że jeżeli jesteś w pracy, gdzie ktoś cię mobinguje, albo jesteś w pracy, która ci nie pasuje warunkowo, dlaczego się nie zwolnisz i gdzieś nie pójdziesz? Że dla mnie to jest nielogiczne, bo... Z tego punktu widzenia pełnohornik moim zdaniem ma rację, że nie pasuje ci, weź coś z tym zrób. I tutaj, i tutaj widzowie e, przyszli mi z taką e, pomocą światopoglądową i rozszerzeniem trochę mojego horyzontu na to, jak to może wyglądać w praktyce. I w wielu przypadkach jest to, czasami występują to wiadomo skrajne przypadki, ale że najczęściej, że można się spotkać z takimi komentarzami jak nie każdy ma na tyle płynności finansowej, by pozwolić sobie na zmianę Stanowiska. Podjąć to ryzyko. Podjąć rozumiem. ryzyko zmiany stanowiska. Ludzie boją się zmian ludzie często są zamknięci w małych miejscowościach bez perspektywy podróży do większego miasta i ta jakby komunikacja między małym miastem a dużym może stanowić dla nich problem. A i tutaj Paulina Chorni też mówiła, że jak mieszkasz w małym mieście bez perspektyw, to musisz trochę i się, i się do większego. Co jest y z góry jakby dziwnym założeniem. No dobra. Niektórzy nie mają większych ambicji, niektórzy nie mają wykształcenia, żeby podjąć jakieś mocniejsze... No dobra, środki. ale niektórzy z tych argumentów, jak tu mówisz, no to jest okej, okay, ale niektóre trochę brzmią jak jak wybór? Niektóre brzmią bardziej dla mnie jak wymówka. No albo wymówka, no. Yy, więc, ale to wciąż jest, wiesz, to, że ktoś się boi, no to, no to bój się i nic nie zmień, no. no i to Jak słuchałem Walkiewicza ostatnio, to on mówił, że kiedyś się bałem i nie robiłem, teraz się boję i robię. No, to, <grym> no właśnie. <grym> no, ale chodzi o to, że każdy ma gdzieś jakiś swój powód, za ten niektórzy mają lepsze, niektórzy gorsze, takie nieobiektywnie mówiąc, tylko subiektywnie mówiąc, dla mnie niektóre lepsze są, niektóre gorsze. Ale każdy gdzieś tam jakiś ten powód ma, i gdzieś kiedyś też miałam takie, powiedzmy, zalążek tego myślenia, jak Paulina, że: No kurczę, jak jesteś w toksycznym związku, to z niego wyjdź. Lol. Mhm. Tak Dobra. jak to White kiedyś bardzo mądrze powiedział: Masz depresję, wyjdź z niej, tak? Zapal papieroska, posłuchaj. Tego nie rozumiesz. Posłuchaj yy, Kalifornii i wiesz, życie jest piękne, nie? Mhm. Więc to jest takie proste i oczywiste. Więc dlaczego ludzie tego nie robią? Bo są jakieś powody za tym idące. I właśnie tutaj zgłaszam się do Pauliny, poczytaj prawdopodobnie komentarze pod swoim TikTokiem. Prawdopodobnie masz tam bardzo dużo powodów, ja dla to, których ja możesz się, mieć nie ja, mieć racji. Ja się bałem skrolować na TikToku, bo to tam jeden dzień temu, od teraz leciał ten TikTok, ale. Jak Dwa nas... jak to słuchacie. Tak, ale. Ja mówiłem, jak to na Twittera wleci, to ja się, co tam się będzie działo w komentarzach. Ale właśnie <grym> Twitter i TikTok mówię. to są nie do końca dobre miejsca do dyskusji, no nie, bo ale... ten sam shop z mojej wypowiedzi, jak poszedł na TikToka, to ludzie mnie zwyzywali, na czym świat stoi, mimo że ja tam zadaję pytanie, dlaczego ci ludzie nie zmieniają pracy? No nie, to nie było, z, chcecie to, się zmieńcie, wiesz, mhm. Boże, co się męczycie, ja to na izi zarabiam 20 koła, a wy co, nie? Mhm. To nie było coś takiego, Serio, pytanie światopoglądowe, dlaczego tak się dzieje, że nie rozumiem czegoś, więc proszę mi to wytłumaczcie. I na Twitchu mam wspaniałe community, pozdrawiam Was serdecznie. Na Twitchu ludzie ze mną dyskutują, ludzie mi tłumaczą, ludzie pr przedstawiają swoje perspektywy i są w tym tacy otwarci i mili, nie z takim butem. No, czy napiszą mi XD, jak coś powiem głupiego, ale wiesz, to nie jest takie. I, I To nie jest takie <grym> agresywne. A jak moja wypowiedź trafi na TikToka albo na Twittera, to bardzo często spotykam się z tym, że ludzie mnie wyzywają po prostu za pytania. No I, dobra. I to jest takie... Znaczy... I, i, i. No Paulina tutaj nie zadaje pytania. Paulina tutaj stwierdza swój światopogląd w swojej jakby obrębie informacji. I ona mówi, no ja zmieniałam pracę i dałam radę. Więc ona nie bierze pod uwagę, że ktoś może mieć inną sytuację niż ona. Hmm. Tak, znaczy... No ja raczej też mam takie, jakby to powiedzieć, bojowe nastawienie do życia, że jak coś mi nie pasuje, to to zmieniam. Też mam takie. No nie? Ja, ja mam takie podejście I do życia. I jeszcze jestem do tego ambitna. I Mimo, dlatego... że tylko przeglądam YouTube'a i się znowu <grym> Ale, yy, Ale no też tak całe swoje życie prowadziłem, żeby żyć tak, jak chcę żyć w finale. I teraz tak to wygląda. Jasne, są jakieś tam korekty i tak dalej, bo nagle się okazuje, że to, co mi się wyobrażało jako super, czasami jest, jest taką super. złotą klatką albo w ogóle jakimiś innymi tam rzeczami, więc to jest tam inna sprawa. I się jakoś staram do tego adaptować i dojrzewać w tym wszystkim. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak całościowo, no to tak żyję, jak chciałem żyć. I, I w związku z tym, no, taką mam perspektywę na to, że jak coś mi nie pasowało, to bym się starał to zmienić. I bym dążył do tego, nie miał takiego nastawienia. Czyli zgadzasz się z Pauliną. Nie, znaczy nie w tym sensie. Tylko bardziej mówię o tym, że bardzo często. Trudno Nawet jest... jak się z nią zgadzasz, to ciężko jest przyznać jej rację. Tak, bo ona to przedstawiła w sensie takiej uproszczonej, skrajnej wersji. I którą ja też kiedyś miałem taką wersję w głowie, ale potem jak się konfrontowałem podobną historię miałem jak ty tutaj, tylko to jak my gadaliśmy o tym zgrzycie, o takich A nie sprawach. Myślisz, że bo ja praktycznie na streamach mówiłam dokładnie to samo, co Paulina, czyli ja w ogóle ja podjęłam się normalnej pracy po to, żeby uregulować sobie do snu Jako lek to zastosowałam, normalną pracę dla siebie. No okej, okay, no. No. Czyli to jest taki odklejony powód do pracy. Ludzie normalnie muszą pracować, żeby mieć pieniądze na życie. No tak. A ja sobie musiałam pójść do pracy, żeby się wyspać normalnie, nie? No dobra, ale. Więc, ale i mnie nikt za to nie skrytykował. A po Paulinie, ona w tej liście swojej przedstawia całkiem normalne plusy i minusy chodzenia do normalnej pracy. Troszeczkę zapominając za tym, że dla niektórych to nie jest challenge, czy próba, czy a mogę se iść, a mogę się nie iść. Tylko dla niektórych to jest trochę takie być albo nie być, muszę dociągnąć do końca miesiąca. Hmm, nawet myślę, że nie dla niektórych, tylko dla większości no, społeczeństwa. Dla większości, tak, tak. I tu jest ten problem, że w momencie, w którym słyszysz sobie, wiesz, młodą dziewczynę, która działała sobie tam w sieci, była w jakichś projektach... Ale czy ludzie nie patrzą na nią, jak na taką stereotypową laleczkę Barbie, która nie ma za dużo ona, w głowie? Ona próbowała to zbić, mówiąc, że jeszcze zanim działa w internecie, to od 16 roku życia w ogóle pracowała, czy jako kelnerka, czy jakoś tam w innych, że była za granicą też półtorej roku pracowała i tak dalej, więc ona o tym opowiadała trochę swojej historii. Tak? Natomiast... Ale nie chodzi o jej wygląd, i jej aparycję, i o to w sposób jej mówienia. Jak ją widzisz i jej nie znasz, a tak prawdopodobnie ma duża część ludzi z TikToka. No go jak to, to, ją zasięgi, stereotyp no, to stereotypizujesz. Podchodzisz stereotypowo. Może być. No. Y I masz ją za taką głupią lalę z internetu, która coś tam boli o normalnych pracy, a poszło chce na tydzień do roboty, a za chwilę to sobie pojedzie na bali, bo się zmęczy. Więc myślę, że to jest w dużym stopniu to, co triggeruje ludzi. Nie to samo, co ona powiedziała, że na przykład minusem jest to, że jesteś zmęczony. Bo to jest kurwa fakt. Paulina Horner nie odkryła nic więcej, poza tym, że praca męczy. Nie, ale ja mam też wrażenie, że ludzie bardzo często lubią się ścigać w takim, kto ma gorzej. Nie wiem, czy to jest. A to jest takie typowe polskie. No właśnie, nie wiem, czy to jest typowe polskie, czy ogólnie jakoś tak to działa, ale też mam takie wrażenie, że. I to w wielu aspektach, ja nie wiem, tylko odnośnie jakiejś pracy, zawodu czy coś, że wiesz, przyjdzie pielęgniarka, to przyjdzie górnik, i w kto ma tam go... Zawsze górnicy mają najgorzej. Znaczy, no tam, tam taki twiczowym mem trochę też jest, że tam, no to iść do kopalni, to zobaczysz, co to ciężka praca. Natomiast do tego nawiązuję. Ale mimo wszystko, ja po takiej konfrontacji gdzieś tam swoich poglądów, w takim zadaniowym podejściu do, chcę żyć tak jak. Żyć, więc dążę do tego, i tak dalej. No, gdzieś tam czytając komentarze, no też zrozumiałem, że to nie zawsze jest takie proste, że ja to mówię z perspektywy osoby, która miała zaplecze oparcie w rodzicach na przykład i w młodym wieku. Czy jesteś z bogatego domu? Nie, 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 nie z bogatego domu. Tylko nawiązuje do tego, że, mm, że łatwiej mi było w tym sensie mieć jakąś też pewność siebie, wsparcie w rodzicach, nie mówię finansowe nawet, ale takie psychiczne. Że dasz radę, że ogarniesz mm. to sobie. No, to moja że mama poradzisz. chciała, żebym przestała streamować i mówiła, jak chciała się mną pochwalić, to poszła do ciaci i powiedziała: No, wiesz, moja córka teraz zarabia, bo się pokazuje w nocy na kamerze. No. <laughs> Potem kuzynka do mnie dzwoni, Katarzyna, co się dzieje? I musiałam tłumaczyć. że jakieś żetony nie próbowałem. No, <laughs> e, okej, okay, no dobra. Ale nie no, to u mnie tam mówili na początku, że dziennikarz muzyczny, jak tam działałem, potem potem było, że youtuber, ale to też na nie o to chodzi. Moi rodzice często nie łapali co ja do końca robię. Sieci? A mimo to cię wspierali. Tak, ale mimo to mnie wspierali. Mimo, że nawet do końca tego nie czaili, co Moja ja Moja mama na początku mnie wspierała, potem zrozumiała, co to jest i że przeklinam dużo i jej się to bardzo nie podobało i krzyczałam w nocy, więc mnie przestała wspierać. A potem jak zobaczyła, że się mogę z tego utrzymać, to mnie znowu wspiera i wspiera mnie do dziś. I często do no, mnie to... dzwoni i mówi o, miałeś dzisiaj dużo gości na streamie. No. No. Dobrze, no śledzi. Śledzi, ma konto na Twitchu, czasami coś tam napisze. No, fajnie, bardzo więc teraz fajnie. Teraz już wspiera bardziej. No właśnie i teraz... Mając tą perspektywę, że raz to jest właśnie to, że wsparcie to jest. Dwa, mieszkałem e, i w sumie nadal mieszkam koło dużego miasta, tak, stolicy, Warszawy i tak dalej, co też stwarza dużo perspektyw, jeżeli chodzi o jakieś możliwości. E, więc to był aspekt numer dwa. Trzy, no, mam jakieś takie po prostu być może wynikające z tych dwóch poprzednich punktów nastawienie do życia. Nie wiem, tak bylosowałem w loterii, albo, no nie wiem, takie, taką mam psychikę i takie nastawienie, jestem zdeterminowany w tym. I, I chcę to zrobić. Pewnie to wynika jedno z drugiego trochę, wszystko, co mówię, ale mimo wszystko. W związku z czym, jak pomyślałem sobie, że raz, nie każdy ma taką szczęśliwą historię, jeżeli chodzi o rodzinę, dom, wsparcie yy, i możliwość jakiegoś psychicznego przystosowania się do tego, jak ten świat wygląda. Dwa, mieszka czasami na jakimś totalnym wypizdowie, gdzie jego jedyne perspektywy to jest ten sklepik, co stoi na dole, albo tam leczarnia, gdzieś tam trzy ulice dalej, gdzie pracuje w zasadzie cała wieś. I nie masz za bardzo innych opcji, a jak sobie wyobrazisz cenę wynajmu w Warszawie, to się łapiesz za głowę. Więc to jest dwa. Trzy. No i w związku z tym, że są takie historie, no to też się nie dziwię, że ludzie nie mają takiej psychy, żeby o to walczyć, nie? I oczywiście już tu pomijam wszystkie skrajne przykłady, czego nie lubię używać w dyskusji, czyli w stylu samotnej matki z dzieckiem o, i tak to, dalej. że to Wiesz, o co chodzi. No to, to są skrajne, to jakby współczuję, tak? I wiadomo. Natomiast to są tak skrajne przykłady, że używanie ich w dyskusji jako tym, że nie można czegoś zrobić w życiu, to zawsze możesz tego użyć, ale to jest hmm. skrajny przykład. Tak samo jak skrajnym przykładem jest to, że jesteś, nie wiem, tam synem gościa, co tam ropę wydobywa i, i opowiadasz o życiu. No ale to spróbujmy bardziej pogadać o tym polu środka, nie? Nie o jakimś gościu, który może kupić całe miasto i nie o kobiecie, która ledwo wiąże koniec z końcem i z chorym dzieckiem na ramieniu. Tylko pogadajmy o tej... O matka chorego dziecka. Tak, tak, tak. Ten... Tylko pogadajmy o tej przestrzeni pośrodku, czyli plus minus normalnych ludzi, którzy mają taki czy troszkę inny los, ale nie o skrajnościach. No to z tej perspektywy o tym mówię. W związku z czym, mimo wszystko, jak to tak załapałem, to sobie pomyślałem: No już rozumiem, czemu często tak jest. Ale nie zmienia to faktu, że na przykład, jak pracowałem biedący, to były tam osoby, które pracowały tam już latami, e, miały oferowany awans na przykład ze względu na staż pracy, ze względu na doświadczenie i nie przyjmowały go. Brak ambicji. Lęk. Czasami nie poradzą, jakieś wymówki różne tam wiesz dookoła, ale tak, nie przyjmowałem tego awansu. Ale ja I dla mnie się... to było takie. Dlaczego? Ja też się nad tym zastanawiałam, bo tak jak popatrzysz na te najprostsze zawody, takie najpopularniejsze, których potrzeba jest najwięcej, no nie, to idzie ta hierarchia zawodowa idzie tak, wiesz, do piramidki trochę, nie? Czy mhm. masz tego szefa, szef ma jakichś tam asystentów, potem są jakieś kierownicy regionalni, potem są kierownicy konkretnych sklepów i potem są pracownicy na, 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 nie, na płycie się mówi? Flo, mm. w, w, no, że tak, Szeregowi pracowników. regularny pracownik. No i zawsze, jeżeli będziesz ambitny, będziesz się starał, będziesz ciężko pracował, to wskoczysz ten szczebelek wyżej. Ja nie mówię, że dojdziesz do bycia prezesem spółki Biedronka, nie? Mhm. ale czy gdzieś tam jesteś w stanie tą ambicją ruszyć? Później wiadomo, że trzeba mieć kontakty, układy i tam inne takie rzeczy, ale jesteś w stanie gdzieś poprawić, czy w McDonaldzie, czy w Biedronce, że ten swój los jesteś w stanie gdzieś tam odmienić. Tylko właśnie musi być w tobie takie lekkie ziarno odwagi i ambicji. Ale też nie może być tak, że każdy człowiek je ma, hmm. bo gdyby każdy człowiek był ambitny i odważny, to byśmy nie mieli żadnych pracowników szczebla szeregowego takiego. No czy znaczy, okej, okay, ale z drugiej strony no, był w tej samej biedronce kierownik, z którym miałem bardzo fajny kontakt i on był właśnie takim gościem, szeregowym pracownikiem, który się starał, był ambitny i tak dalej i on pasował na przykład na tego kierownika sklepu, to był bardzo młody chłopak, tam mi pamiętam, 21 lat czy tam miał. I już był kierownikiem sklepu, więc jego perspektywy na przykład na awans takim korpo no były bardzo duże. No. Żeby za chwilę, czy tam za parę lat, być jakimś kierownikiem regionalnym, czy coś takiego, nie pamiętam jaki tam był kolejny szczebel, ale powiedzmy coś w tym stylu. I, I też tak się zastanawiałem, czemu jedni ludzie tak do tego podchodzą i korzystają z tej okazji, starają się i wspinają się po tej drabince, a inni mimo propozycji, że nawet nie chodzi o to, że oni muszą tam przyjść, ej, słuchaj, chciałbym awans, czy coś, czy ten, tylko dostają propozycje takie i mówią: nie. I też tak gminiłem, czemu? I teraz z drugiej strony sobie pomyślałem, no dobra, bo nie każdy chce. Tylko z drugiej strony te osoby też bardzo często narzekały na to, jakie są pozycji. I to już było dla mnie takie. No to Bo ludzie lubią narzekać, nawet jeżeli no to mają. No dlaczego to... miałaś propozycję awansu i go nie przyjęłaś, a teraz mówisz, że ci źle w życiu za mało zarabiasz itd. i tak dalej. Mówię, no to. No to jak chcesz to zmienić inaczej? No właśnie. Nie da się. No właśnie, to nie było dla się. mnie takie, wiesz, duże znaki zapytania wokół tego wszystkiego i, i takich rozmiń, które miałem, pamiętam, wtedy. Bo gdyby moim celem było, yy, właśnie, nie, nie bo ja zawsze miałem takie nastawienie, że chciałem coś swojego zbudować, ale gdyby tak było, że chciałbym rzeczywiście jakimś korpo czy coś, to to by bym po tej drabinie. Ile się da, jakby dostawał propozycję jeszcze od gdzieś tam właścicieli czy coś, to bym latał po tym, wiesz, do góry się pił i tyle, gdyby taki był mój cel. A tutaj jednak takie. Ale wiesz, ja bym zrobiła to samo i ja, wiesz. Też pracowałam w normalnej pracy wcześniej i byłam i kelnerką, i byłam. E, pracowałam w autobusach jako stewardka. Autobusach w autobusach jako stewardka? Tam jest taka kola? W niektórych liniach tak. O, że? Nie sprawdzasz wiedziałem. bilety, rozdajesz wodę, sprzedajesz na, m, podczas jazdy na przykład kawę, herbatę i przekąski, nie? O, kurde, nie wiedziałam, no okej. Okay. I to była spoko robota. W, w wakacji, kiedy tam pracowałam, zrobiłam 50 tysięcy kilometrów po całej Europie, bo miałam takie różne kursy. No i wiesz, jeździłam tam i brałam więcej kursów i robiłam tam. I moja koleżanka, jak ona mnie tam wciągnęła do tej pracy, bo ona już tam pracowała wcześniej, ona już miała tę perspektywę, żeby dostać awans. Tylko, że zbliżały się studia, my to traktowałyśmy jako pracę taką wakacyjną, a nie szukali kogoś na stałe, nie? Ale już były jakieś perspektywy, że już nas są gdzieś, wiesz, wyżej zatrudnić, no bo byliśmy ambitne, robiliśmy mhm. dobrze robotę i tak dalej. Więc. Widzę to, że gdybym pracowała normalnie, nie była rozpoznawalna osobą w internecie i zarabiała sobie na siedzeniu i na oglądaniu YouTube'a, ja bym gdzieś tam się pieła w którejś tej drabince i gdzieś tam bym sobie pracowała i poznawałabym ludzi, tworzyłabym kontakty i wymieniałabym się doświadczeniem i szukała tego, co mi się w życiu podoba i pewnie bym tak robiła. Hmm. Ale nie mogę mówić, że każdy ma to robić, bo każdy ma inną sytuację, każdy ma inne ambicje i nie każdy może być tak ambitny jak ja. Tylko też ja uważam, że ja uważam, że po prostu, jeżeli ktoś nie chce i dobrze mu tu gdzie jest, to, to niech nie narzeka. To właśnie, to, to spoko. To niech tak, ja, ja nikogo nie, jakby nie mam takiego czegoś, że każdy musi tam być numerem jeden i mieć swoją firmę. W sensie nie uważam tak. I ja na przykład też trochę z innego punktu, oczywiście, ale docieram do takiego etapu, w którym tak sobie myślę, że. Szczególnie jak tak sobie działasz w takiej branży, jak tutaj, tam influencer i tak dalej, to zawsze możesz sobie dołożyć jakąś aktywność, w coś jeszcze możesz zmonetyzować, nie wiem, chodzę nawet na siłownię sobie możesz monetyzować. wiesz, jakby filmy z tego robić. Każdy aspekt swojego życia możesz monetyzować, co w teorii ma się przełożyć na największe wyświetlenia, twoją rozpoznawalność, finanse i wszystko. To jest jakby samą sobie blokadę stawiasz, ile chcesz sprzedać swojego życia. I ja na przykład mam coś takiego, czy dochodzę do takiego wniosku, że w momencie, w którym na przykład już bym sobie postawił ten dom, to bardziej miał takie trochę podejście jak rok. Gdzie on też mógłby robić więcej? On kiedyś o tym mówi na scenie. Mógłby jeszcze kolejne jakieś aktywności, walczyć o te liczby, wyświetlenia, wszystko, ale on mówi: Zarabiam sobie tyle, zarabiam, mi to odpowiada i mam za to dużą część życia, którą mogę poświęcić rodzinie. Mhm. Czyli na przykład w trakcie scenie może powiedzieć wiecie co? Zaraz będę, tam za godzinę, idę z córką obiad robić. I to jest dla niego wartość, nie? I, i, i to jest dla niego ważniejsze niż ten sukces. Każdy Który... ma gdzieś swój sufit, na którym tak, się Tak, tak, i wiesz, i o to mi chodzi, że są ci tacy, wiesz, wilkowie z Wall Street, którzy nie mają tego sufitu. I wiesz, to są ludzie, którzy poświęcają całe swoje życie, żeby jak najwięcej nachapać się pieniędzy. Tak, ale ja na przykład tutaj sobie stawiam też taką granicę, że jakbym stworzył sobie ten takie ognisko domowe, co jest dla mnie ważne, to też nie, miał, nie, nie czuję, że miał takie nastawienie, dobra, to teraz muszę na najnowsze Porsche zarobić, coś tam. Wiesz, mnie nie jarają takie rzeczy. Mam takie, że też bym chciał sobie ustabilizować życie, po prostu być szczęśliwy w takiej wizji, jaką ja widzę, szczęścia. I ona nie jest już... Po, poza tym domem, swoim gniazdkiem, nie jest uwarunkowana e, finansowo czysto. Jako... Kto teraz kupił dom? Julia, żugaj. Oh, właśnie, widziałem twój komentarz. Wszyscy domy kupują matycy. Nawet Szeliga dom kupił. Znaczy mieszkanie. <laughs> też widziałem w szota. Śledzą mnie te szoty, tylko wszyscy mieszkania, domy kupują. Ja p. go. Powodzi się, powodzi się. No ale jak? W Szeliga też tam coś mówił, że tam milion ileś tam kupił mieszkanie w Warszawie, czy coś na obrzeżach, czy gdzieś tam kupił. Nie pamiętam, już też tam bo w tym szocie też rzuciłem okiem. Oliud, no, to samo, nie? Patrzę, wchodzę na Twittera i wszędzie mnie Stoją sobie na tle ładnego domku zadowoleni, no Jest Stan surowy jeszcze. No, dobra, ale wiesz, jak gul mi skoczył, ale potem wie, niech cię to motywuje, niech to będzie pozytywna zazdrość do tego, żeby samemu to osiągnąć. No k***a, to, wiesz, pozytywne myślenie i to. mówię, dobra. No, a czemu jeszcze, jeszcze nie budujesz domu? No, ja nie chcę budować, chcę kupić. A nie mam kasy na cały. Jeszcze jak pomyślę potem o wykańczaniu tego domu. A czemu nie weźmiesz kredytu? No, właśnie nad tym myślę. No właśnie to kminie, tak? Ale też próbuję przekalkulować, jeszcze trochę tam kasy zgromadzić, bo też nie jest tak, że chciałbym się, wiesz, wyzerować, tylko trochę jednak mieć zapasu finansowego, no żeby móc opłacić ludzi i trochę mieć spokojnej głowy, że nie muszę do mnie na bieżąco totalnie zarabiać. Jak mi taki jeden deal wejdzie być może, to mi to bardzo ułatwi w niedługiej przyszłości. To by było fajnie. E, ale, ale na ten i nie mówię tutaj że będę slimował jakieś kasy na jakiejś wyspy <laughs> spokojnie to nie do tego nawiązuje natomiast ten, natomiast tak to by mi to znacznie ułatwiło natomiast na ten moment mimo wszystko no jeszcze trochę kasy potrzeba w takich aspektach jakich chciałbym kupić no bo takie domy no to tam milion 400 kosztują nie plus w stanie surowym no, plus trzeba do tego by było jeszcze wiesz... nie zrobiłeś tyle pieniędzy z YouTube'a no nie przy ile na YouTubie działam? Trzy lata? No. No... Do... Tyle, aż nie zarobiłem. Mhm. Sporo zarobiłem z YouTube'a i ja na niskasy nie wydawałem tak naprawdę samochodu, to był największy mój wydatek. Yy... Natomiast, no wiesz, na imprezy jakieś nie chodziłem, nie ten, nie. Ja jestem też dusigrosz straszny. Tak, ja więc to, to nic z tym stylu, natomiast aż tyle, aż tyle kasy, żeby kupić sobie, nie wiem, za gotówkę taki dom, to <grym> nie odłożyłem. Katarzyna właśnie powiedziała, że jest dusigrosz że nie wydaje na nic pieniędzy, tymczasem Katarzyna trzeci mieszkanie. No dobra, no ale to jest inwestycja. To to trochę jest co, uważam, wiesz, bo to inwestycja. Gdybyś, gdybyś powiedziała, że kupiła melanż albo na jakąś tam drogą bluzkę czy coś tam, to byś wtedy powiedział, no super. jedną drogą bluzę z Off-White'a i to y, dostałam ją, ja jej nie kupiłam. I... wczoraj ją widziałam, jak Emet się o nią wcierał i leżał na niej, bo była na kanapie i zrobił sobie z niej legowisko. Z takiej drogiej bluzy. O f**k, nie? chyba tak, chyba tak. kudko. Miałam to nagrać, że stwierdziłam, część ludzi to załapie, że to żart, część no i... ludzi nie. I czy mi się chce? Nie. I ja hmm. odpuściłam i dałam do prania bluzę po prostu. Ale jeden jest plus, jak gadam o tym domu, bo zgłosiła się do mnie jedna firma, jak gadaliśmy o tym, że wykańczanie domu tak męczy i ten, to zgłosiła się do mnie właśnie jedna firma z chęcią współpracy tam przy wykańczaniu, ewentualnym, gdyby kiedyś był taki temat. Mm, to poza kamerą pytam jeszcze, jaka? Jeszcze cegły, yy, dach i barter. tak barter. Ja miałam, pro, miałam stworzyć jakiś postawię, biznes plan dla wełny ocieplającej, o, yy, marketingowy. No i wiesz... Mogę no. cię uwzględnić, bo to jakaś pokminić. dobra wełna można była. Pokminić, kurde, można pokminić. Jakaś mineralna było. wełna. Można pokminić taki biznes. Kiedyś też o tym z Gimperem gadaliśmy, bo taka dziewczyna I... była, która też pracowała właśnie przy jakimś tam marketingu, współpracach i tak dalej, też mówiła, że jacyś tam influbrali takie, takie współpracę na tego typu rzeczy, czy że takie tematy... Się krę... z dom, zrób to sam, tylko dostajesz kawał po kawałkach. To no, dostajesz ale dachówki, to tutaj dostajesz Tutaj cegły. w barterze jakieś rzeczy, tutaj z, z, na streamie jakiś cel donate'ów i składamy dom. Proste, niczym Lego. I Wiesz, że kawałku. gdybyś robił 24H na żywo transmisję z budowy domu, to miałbyś dwie konsekwencje z tego. Po pierwsze, widzowie by ci uzbierali na ten dom, po drugie, zlikowałbyś swój adres. Coś za coś. Jak to coś, za coś. coś za coś, tak. Ale wiesz, jakieś, jak jakieś takie streamy z malowania, czy tam takiego wykańczania, już takiego wykańczania, wykańczania. Chyba teraz nas... nieuczysana z Diablesem robią. To fajne to jest. Nie wiem, bo nie widziałam. Znaczy nie, nie oglądam, tylko mówię fajne jako pomysł, że no. w sumie też zrobisz z tego content. No ale to zobaczymy, no będzie dom, to będę myślał, na razie nie ma domu, więc zbieram kasę na to. A tymczasem co, tyle chyba na dzisiaj, nie? No 2,5 pół pół godziny, godziny, więc tak. dużo. No. A my musimy już stąd iść, wiesz? No, a jeszcze będę, jest to z pół godziny. Nie no, no, pół godziny będę to uploadował, jeszcze. No, no To już stąd, bo pani się musi wyspać. Tak, spierdzielamy. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Dzięki, mam no nadzieję, że. tak, czy było lepiej. Ci to dotrwali do końca. Czy tak. było lepiej, bo się starałam bardziej trzymać tematów. I jeżeli powiecie, że lepiej, to już nie piję więcej kawy przed zgrzytami. Dobra, super. Yy, no, a i tylko musimy pamiętać o tych zdjęciach, żeby podesłać. Do tak, to zaraz wyślę. Tak, yy, to jest jedno. I widzimy się też w następnym odcinku właśnie z Kasiks. Pa pa!